A ja mówię, o ja pierdolę, to już nie wystarczy być na pierwszym, drugim, mieszkać 20 tysięcy ludzi na trybunach, prezydent go gości jak sułtana w tym urzędzie miejskim. Panie, mówię, co on tak goni? I ja nieświadomie wstaję i mówię tak, panowie, kurwa macie, weźcie sobie, popatrzcie prosto w oczy i zawołajcie mnie za 5 minut. Ja nie doszedłem do drzwi i ten chłop, a zaczyna się, to pani kuja gra. I ja proszę wrócić do Radowice. Malura trenerem przez... Izba wytrzeźwień, druga rano, prawda? Dzwonią do mnie, bo to takie czasy były, dzwonią, on się powołał na trenera. No to on pierwsze pytania, jak go wyciągnąłem z tej izby, a my mieliśmy tam mecz po południu, a nie było zgrupowań przedmeczowych, to się to powiedział tylko trenerze, żeby się żona nie dowiedziała. Nie to, że ja przyjechałem, że ja go kurwa wyciągam stamtąd, tylko on do mnie mówi, żeby się żona dowiedziała. To już powinien w łeb dostać w tamtej szkole starej, tak? Tylko może był stoper i był wyższy, prawda? To była zabawna sprawa, później mnie oczywiście przeprosił i tak dalej. No to muszę powiedzieć tak, z punktu widzenia medialnego, no to bym powiedział, no kawał drania z tego Baniaka. I to jest może bandyta, który uczestniczył w tym wszystkim. Z perspektywy mnie i mojej rodziny zrobiono mi wielkie nieszczęście. A ja z tego zrobiłem tak, wywróciłem się, a to nic nie tam nie zrobił, nie? Ale ja wywróciłem się, a czerwień dostał. Ja wiem, na kurwa, jaki ty głupi jesteś. Ja mówię, ja panu nie dostał. A ja mówię, ale spowodowało to upadek, który zagroził mi zdaje. I zastanawiam się, czy ja ci na kurwa jeszcze sprawy z Półca Cywilnego nie założę. Jak on się wystraszył, ten może. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Jak to zazwyczaj, chciałbym powiedzieć, że moim gościem jest, ale to zazwyczaj ja jestem gościem u moich gości i tym razem jestem gościem u trenera Bogusława Baniaka. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie i się cieszę, że pan dojechał do mnie do domu. To się rzadko zdarza, żeby dziennikarz przyjeżdżał do domu, ale to jest bardzo miłe, a szczególnie z miasta, którego mam przyjechał, do którego czuję pewien sentyment. No właśnie, ten sentyment do miasta Poznań domyślam się, że jest dosyć duży, bo tak chciałem od razu zacząć właśnie od jednej najważniejszej rzeczy, bo tych klubów, które pan prowadził i w których pan był i miast, które pan odwiedził jest bardzo dużo. I jestem najbardziej ciekawy, czy są jakieś szczególne miejsca dla pana na mapie Polski, szczególne kluby, te, z którymi jest pan najbardziej związany, które pan ma, nie wiem, najwięcej wspomnień. Jak to wygląda z pana perspektywy? Ja muszę powiedzieć w ten sposób, żeby rozpocząć od początku. Ja pamiętam dzisiejszy dzień, jak na przykład jechałem do Amiki Wronki, czyli ta pierwsza taka samodzielna praca jako pierwszego trenera. Także lata uciekły, powiem, wspomnień jest ogromnie dużo i różnych szatni. Tak, ma pan rację, ja jestem teraz na etapie zbierania świadectw pracy w tych klubach, które już właściwie niektóre nie istnieją, które się przemianowały w inne kluby do może jeszcze nie trenerskiej emerytury, ale wiekowej emerytury. Także ja teraz dopiero sobie zdaję sprawę, w ilu ja klubach pracowałem. Czy jest sentyment? Wie pan, sentyment zawsze się wiąże z ludźmi, ale generalnie dla trenera i z wynikiem. Bo jak jest wynik, to i atmosfera na trybunach, u działaczy sportowych, to się robi fantastyczna atmosfera i wtedy te sentymenty czy wyobraźnia trenerska jest podwójnie jeszcze zmobilizowana. I takim, ja nie ukrywam, takim ogromnym, dlatego że stąd pochodzę, tutaj właściwie i piłki podawałem jako trampkarz i kariera trenerska była taka, że właściwie tutaj startowałem od Nestora, który mnie namówił na właśnie wejście w ten zawód, pana Floriana Krygiera, to nie ukrywam, że Szczecin, tak? Tutaj się wychowały moje dzieci, tutaj oni byli kibicami Pogoni, no to są też bardzo zabawne rzeczy, kiedy oni byli kibicami, ja byłem trenerem, to nie zawsze w domu było ładnie i przyjemnie. No nie ukrywam, że drugim miastem nie dlatego, że goszczę pana, ale to był wynik sportowy, który spowodował i odbiór mojej osoby w Poznaniu do dnia dzisiejszego, co jest ciekawe, to nie ukrywam, że wynikami sportowymi, wielkimi miastami, wielkimi piłkarzami, których miałem przyjemność prowadzić, to powiem szczerze, to jest to ten właśnie wspomniany przeze mnie piękny Poznań. Natomiast nie ukrywam, że jakoś w tym życiorysie zawsze te kluby takie, które przynajmniej ja jako dziecko historycznie znałem, prawda? Bardzo mile wspominam okres Wodzie Opole, dwa razy Stal Rzeszów, nie mówiąc znowu o tym samym mieście Poznaniu, ale Warta Poznań, czyli ogromne tradycje klubowe. Miałem szczęście takie, że jednak te kluby były z nazwami, przynajmniej historycznymi.
Natomiast nie ukrywam również, że były i w mojej karierze przerwy na trzecią ligę, co wcale nie mówię, że to było złe i niedobre, ale też generalnie wspaniali prezesi. Ja nie mogę tak powiedzieć, właściwie gdybyśmy to mówili taki podsumowanie, a jeszcze... Rankingu nie możemy jeszcze zrobić. Nie, i nie chciałbym, że to jest takie podsumowanie mojej emerytury, które jeszcze ja myślę, że jeszcze mam ochotę i możliwości i nie ukrywam, że są propozycje, żeby jeszcze do tego życiorysu coś dołożyć. I może to być to miasto właściwie, czy kraj, który na mnie zrobił ogromne wrażenie. A podsumowując, jeżeli już nie mówimy o klubach, których nie wymieniłem, a może teraz nie pamiętam, który klub ominąłem, to muszę powiedzieć, że też ogromną przygodę życia trenerską przeżyłem w Afryce. To było prawie 3 lata, to był obcy kraj. Nie zawsze nawet przez dziennikarzy umieli wypowiedzieć nazwę tego kraju, jak wyjeżdżałem, czy stolicę tego państwa, które się nazywało Ouagadougou. I to jest taki inny wymiar, to już jest takiej innej piłki i środowiska, prawda? To już nie możemy zrobić rankingu czy wspomnienia z danego miasta polskiego czy klubu polskiego, ale już na przykład sama specyfika życia w innym środowisku. Ja się przetestowałem, bym powiedział w cudzysłowie, nie wytrzymałem, dokończyłem kontrakt i poznałem wspaniałych ludzi. Więc co ciekawe, zawsze tak jak do Poznania mogę z głową do góry wjechać, to do Burkina Faso i do Ouagadougou. To ten wątek jeszcze poruszymy, oczywiście zostawiam go sobie na później. Przejdę troszeczkę dalej, bo interesuje mnie pan jako trener, jako osoba, która zarządzała jakimś tam zespołem ludzi, różnych osobowości, różnych charakterów. Ale no pan też słynął z takiego żywiołowego i energicznego bardzo charakteru. I tak jak patrzę te relacje, czy gdzieś tam wspominki nawet piłkarzy o panu, to dużo się rzuca takich, można powiedzieć, anegdot o panu, w których to piłkarze naprawdę może nie tyle co narzekali, ale mówili, że no dawał im pan popalić. Więc jak to było w ogóle z panem? Bo pan ogólnie dla dziennikarzy tak jest bardzo miły, przyjemny, spokojny i nie ma tu problemu. Ale co z tymi piłkarzami? Co oni z panem przechodzili? Ja muszę powiedzieć, no nie wiem, to jest trzeba ich spytać. Ja zawsze uważałem, że charakteru pewnego się nie zmieni. Nawet z racji wieku, z wiekiem czy z doświadczeniem na pewno się nabiera jakiegoś dystansu do pewnych rzeczy, czy pokazując siebie w telewizji, bo takie mam możliwości, że dziennikarze mnie pokazują, tak jak pan mówi, reakcje moje jeszcze prowadząc Lecha, Pogoń pierwszą, prawda? Konferencje bywały ciekawe. No. Czy konferencje, no to powiem szczerze, że no tak się zastanawiam, no i nieraz mówię do przyjaciół, mówię, Boże, jak ja nie byłem dyplomatą, prawda? Ja mówię, dzisiaj to trochę wygląda to, no tak, żebym tego prawdopodobnie nie powiedział, ale nie wiem, bo emocje są emocjami. Po wygranych meczach dużo więcej można powiedzieć niż po przegranych. Charakteru się nie zmieni. Ja zawsze, ktoś mnie tam mówił, że jeżeli będziesz wyrzucał siebie, ale nie grał z nimi, tak, tylko ich prowadził, bo tutaj było dużo zastrzeżeń, czy pan gra z nimi, czy pan śledzi ten zespół i wyciąga wnioski, czy pan na takich emocjach jest, że pan nie kontroluje tego meczu, bo to są dwie różne rzeczy, ale to przychodzi z doświadczeniem, czy ze współpracą później z wieloma ludźmi, z którymi miałem do czynienia. To powiem krótko, że u mnie wyszła taka sprawa, że nie będziesz miał zawału, jak wyrzucić siebie. Taka mała anegdotka. Ja niestety 3 przeżyłem i przeżyłem te zawały. I one były właściwie zaraz po meczach, czy w czasie meczu, bo takowy też przeżyłem. I muszę powiedzieć, że to nic nie pomaga. Konstrukcja człowieka jest różna. Jeżeli ona odpowiada części piłkarzy, a części nie odpowiada, bo nie wszystkim też ta osobowość trenera musi opowiadać. To na pewno nie robiłem tego, bo to nie było takich mediów, nie było takich relacji pod jakąś publiczkę, pod jakąś telewizją, bo to było poza mną, prawda, kiedy był mecz i jeszcze jakiś gatunkowo bardzo ważny, ale na pewno to wychodziło gdzieś ze mnie. Dzisiaj na pewno jestem trochę spokojniejszy, troszeczkę dystansu dobrałem do pewnych rzeczy. Wglądałem trochę siebie młodego i na pewno jakieś wnioski, bym powiedział, wyciągnąłem. Natomiast, i to powiedziałem panu prezesowi Łęcznej po Afryce, który wróciłem i zaproponował mi utrzymanie w bardzo ciężkiej sytuacji Górnika Łęczna. Ja jeszcze raz spróbuję odnowić się. I on mówi, trenerze, tylko to tak impulsywnie, mam spokojnych zawodników. Aczkolwiek sam był prezes Serbem, chyba pan Nikitowicz, którego bardzo mile wspominam. No i dochodziło między nami bardzo do dużych spięć, ale na tej bazie.
myślę, że nie narodowościowym, ale charakterów i spojrzenia na piłkę. To muszę powiedzieć, ja obiecałem panu Czesowi przychodząc, że ja już jestem po Afryce, taki lekko zdystansowany i wytrzymałem do 50 minuty pierwszego meczu. Prowadząc mecz, już byłem, nie wiem, czy na środku boiska, jak mnie ktoś tam zdenerwował, to faktycznie nie wytrzymałem. Także nie mógłbym powiedzieć, że na pewno duży dystans i te wszystkie rzeczy młodości trenerskiej, to dzisiaj to na pewno bym zachował się, rozmawiając z panem oczywiście w całkiem innej scenerii, bez meczu, zachował się kompletnie inaczej, troszeczkę, bym powiedział, spokojniej, ale nie wiem, czy tak do końca panu to obiecuję. Rozumiem. No to jest trochę poza, rozumiem pana już to taką autonomią. No, ja też bym tak to nazwał. No przecież wie pan, no tutaj przychodzili do mnie ludzie, którzy chcieli pisać doktoraty z psychologii sportu i takie właśnie brali tych flegmatyków, którzy nazywają się trenerzy, którzy bardzo oni twierdzą, że oni analizują mecz. Znam takich trenerów, którzy w ogóle meczu nie oglądają, bo stoją i patrzą na ten mecz, ale tak są zestresowani, nic nie bez emocji, bo oni go generalnie nie chcą widzieć, jak atakuje zespół przeciwny, tak i co się z tego stanie. Znam też takich i oni się często młodzi też się przyznawali do tego, że to jest takie emocje. No i są ludzie, którzy nie wyrzucają siebie. I nie ma szkoły, która powie i określi, że o takie zachowanie, że trener to żył zespołem, o, jak był Baniak, to on ten zespół iskrzył, to się coś działo. No wcale nie, to wszystko decyduje wynik sportowy. Czy na tą grupę taka osobowość trenera odpowiada, czy kompletnie inaczej. Ja zawsze do prezesów, którzy miałem już taki kontakt troszeczkę bliższy, jak mnie zwalniali na przykład, to zawsze im mówiłem, teraz już nie powinniście zatrudniać. Ta grupa potrzebuje spokoju, wyciszenia. Inna osobowość trenera powinna być zatrudniona. Bo to też jest sztuka, kogo zwalniamy, a kogo zatrudniamy. Dzisiaj wielu młodych prezesów mówi tak, albo jak mamy młodych, to stawiamy na młodych trenerów. I u nas 50-letni trener to już jest wygrany trener, już go nie, bo to no zobaczmy Bundesligę, zobaczmy Ligę Angielską, no przecież menadżerowie mają sporo lat i sobie wspaniale dają radę i długofalowo pracują z zespołem. A druga sprawa, właśnie ta zamiana choleryka, no bo gdzieś tam można mnie tak określić, do znowu takiego flegmatyka, no to zawsze muszą zastanowić się, co temu zespołowi jest potrzebne, jaka osobowość. Może mają Baniaka, bo też dochodziło do mnie sprawy, to jest bardzo dobry trener, sam się pochwalę teraz, ale krótkotrwały. Czyli wyciska, mobilizuje, stawia na ciężki trening, na dyscyplinę i nie zawsze wszyscy przez jakiś okres czasu to wytrzymają, bo wynik sportowy, porażka powoduje to, że piłkarz idzie, mówi, nie, no my z nim nie wytrzymamy, no panie prezesie, bo swoje słabości chcą odkręcić na osobowość trenera. Nie podobało mi się to nigdy. Natomiast uważam, że te emocje nie zawsze piłkarzom pomagają, ale są zespoły i wyczucie tych jednostek, które tych 11 moich piłkarzy grają i jak reagują na moją osobowość na ławce. Niektórzy piłkarze lubią, niektórzy im to przeszkadza, a niektórzy niech tam siądzie na ławce i się w ogóle nie odzywa, tak sobie myślą, czy bo rzadko któryś mi tam powiedział. Ja myślę, że tak podsumowując ten wątek rozmowy, to powiedziałbym tak, tam Piotruś Rejs w książce swojej napisał, że on tak do końca, przychodząc z Bundesligi przecież z Hansy, to jest ten doktor Heks i ten, proszę mi przypomnieć, to jest taka nawet psychologiczna sprawa, to jest osobowość jednego i Mr. Hyde, szybko tak? Się, tak, no. Dokładnie, i on się szybko zmieni, nie? Czyli po prostu weź tam trenerzy, niech pan ich w przerwie tam i podchodzili, ci tam słuchali, czy tam będą... I właśnie to nie, bo i on nie wiedział teraz, ale nas chyba dzisiaj, teraz w przerwie... Doktor Jekyll, Mr. Hyde, no tak. Tak. Ale wie pan co, bo tak teraz ja rozmawiałem o tym, na przykład tak pierwszy mi przyszedł na myśl, bo z kim o tym rozmawiałem, to jest Łukasz Trałka, który łączył jeszcze trochę tą starą szkołę, ale jeszcze tych zawodników jest sporo, ale Łukasz Trałka, który opowiadał też w wywiadzie między innymi u mnie, że wchodził do szatni tej jeszcze starej.
starej, mam na myśli tej takiej, no gdzie jeszcze, jakby to tak nazwać, była trochę fala, tak w cudzysłowie, jakby to nazwać, ale też zderzył się z tą szatnią w Lechu już tych młodych zawodników. To jest zupełnie totalnie inne charaktery. I teraz pytanie, czy pan w ogóle by odnalazł się jeszcze dzisiaj w tych nowych rzeczywistościach, w tych nowych szatniach, bo to są naprawdę młodzi ludzie, którzy, jak to fajnie Eddie powiedział zresztą, z którego dobrze pan zna, tak. fajnie to spuentował, że to są zawodnicy, którzy mają olbrzymie umiejętności, ale są bardzo delikatni. Oni potrafią dużo, ale są delikatni. I trzeba do nich troszeczkę inaczej podchodzić, a można z nich wycisnąć dużo. I pan, mam wrażenie, że miał ten stary styl, ta motywacja, to takie naprawdę... Nie każdy by wytrzymał dzisiaj to, a wręcz bym powiedział, ci młodzi by nie dali rady z panem... Ej, powiem tak, no i to też to jest pytanie bardzo profesjonalnie zadane i to jest mi tak ciężko... Bym powiedział od razu zerwać. Na pewno dałbym sobie radę, to jest jedna rzecz. Niech pan nie zrozumie, że to jest w ogóle by pan nie dał rady, tylko... Ale mówmy o świętej pamięci Januszu Wójciku, tak, no. A na przykład o Jabłońskim. Przecież w tych rocznikach może starszych ode mnie też są trenerzy różnego byli rodzaju, prawda? Byli może to. Pan się zaliczać do tak zwanej starej szkoły, bo mam wrażenie, że taki podział powstał teraz. Stara szkoła, nowa szkoła. Zrobiony sztucznie, wie pan, zrobiony sztucznie, jeżeli jesteśmy przy tym wątku, bo pan jest młodym człowiekiem, więc odpowiem krótko, że to co zrobili trenerzy młodzi, nie? I wmawiając prezesom klubów, że to jest jakaś stara szkoła, a jakaś inna szkoła, to znaczy tak jak ja, żeby zostać trenerem UEFA Pro, to wie pan, ja musiałem zrobić 3 studia. A dzisiaj wystarczy się zapisać do szkoły w Białej Podlaskiej, zapłacić pieniądze i za chwilę jakieś tam małe, drobne wymogi spełniając, zostaje się trenerem UEFA Pro. Ja musiałem skończyć AWF-y, ja musiałem skończyć studia na drugiej klasy u pana Piechniczka, ja musiałem skończyć jedynkę na następnym kursie i jeszcze zrobić następny kurs i obronić pracę na UEFA Pro. To był cykl. Czyli ile lat trenerskich ja musiałem, żeby dostać jakieś uprawnienie. Dzisiaj ta ścieżka jest zdecydowanie szybsza. Dzisiaj można zostać trenerem, nie znając fizjologii. Ja też kończyłem AWF i za moich jeszcze czasów, że tak powiem, właśnie trzeba było zrobić dwójkę na AWF. Tak. Teraz otworzyli to i ileś tam lat temu otworzyli to i teraz można powiedzieć, że ja straciłem w ogóle swoje też uprawnienia przez to, że ich nie kontynuowałem. No to... To jest problem. Ma pan dokładnie rację, bo ja też uważam, że AWF ja często 5 dyskutuję. Lat studiów kształtowało mnie naprawdę pod każdym względem, oprócz trenera piłkarskiego, a dzisiaj przecież każdy może zrobić szybki kurs i też być trenerem. No ale dzisiaj na temat rozmowy, na dzisiaj, ja nie wręcz odwrotnie, jestem kibicem szkoły w Białej Podlaskiej i pana dyrektora Darka Pasieki, bo przecież ja też tam muszę przedłużać licencję cały czas i spełniać wymogi, które żebym tą licencję najwyższych uprawnień posiadał, tak? No ale zastanawiam się pan na jedną rzecz, że ja na temat dzisiaj może nie z absolwentami tamtej szkoły, ale z wieloma młodymi trenerami, tutaj się nie mówi o fizjolodze wysiłku sportowego. Do mnie mówi trener, którego bardzo szanuję, prowadzi ligowe zespoły, czy prowadził, i mówi do mnie, ale ja nie muszę, bo ja mam trenera przygotowania motorycznego. Wie pan, ja nie muszę się znać psychologii, bo mam w klubie zatrudnionego psychologa. Ja jestem coachem. To jest bardzo modne. Coaching. Ja już, jak przyjechałem z Włoch ze stażu, wprowadziłem w Pogoni coaching, to znowu miałem zarzut, to co ten Baniak będzie robił jako pierwszy trener, jak on sobie wszędzie po tego dyrektorów krótkich odcinków. Także tutaj złotego środka. Dzisiaj się okazuje, że to, co przywiozłem z Włoch, to okazało się, że przekonując do prezesa, może nie rozroście kadry, ale fachowców do krótkich odcinków, jak ja to nazwałem, no to się odbiło to ogromnym negatywnym wpływem, przynajmniej w prasie sportowej. Także ja uważam, że nie zaliczam się do żadnej starej szkoły trenerskiej, a już nie mówiąc o taktyce, czy w pewnych rzeczach fizjologii, czy na pewno ciężko mają ze mną trenerzy przygotowania motorycznego, dlatego że ja jestem nie ze starej szkoły, ale ja po prostu sam musiałem przygotować zespoły i dlatego się kształciłem, jeździłem na staże, patrzyłem jak dokształcałem się fizjologicznie, co to jest organizm człowieka, psychologicznie, czyli jaka jest psychika. Czy twoja osobowość trenerska wpływa na tego młodego człowieka? Dlatego ja się nie boję, czy to będą roczniki 2001 czy 2002, to teraz trzeba przyjść do domu, sprawdzić po tygodniu, po dwóch, może po dwóch grach kontrolnych, jaki trener i jaka osobowość, panie Baniak, będzie miała wpływ na bardzo dobrą współpracę. Dzisiaj, gdy pan porozmawiał z młodymi piłkarzami, których ja już przecież miałem, ten 1999 w szatniach się pojawiał, prawda, czy 2000, no ja myślę, że wielu z nich by negatywnej opinii nie brał.
Tak, ta presja wywierana na wynik sportowy, bo przecież i za mną idzie presja. Pan zrobi zły program, pan sam sobie wybiera presję, bo chciałby, żeby ten program był najlepszy. Ja muszę wygrać mecz, muszę, żeby nie być zwolniony, tak? Muszę go zremisować, jeżeli na to jeszcze czas pozwala i sytuacja w tabeli. Nie no, presja trenerów w Polsce jest olbrzymia, tu nie ma co się w ogóle czarować. To jest... Więc ja tą presję wywieram na zawodnikach, bo oni za to zarabiają w porównaniu z młodymi ludźmi w Polsce. Oczywiście to jest bardzo krótkie zarabianie pieniędzy i to jest bardzo ciężki zawód, ale oni zarabiają w stosunku do młodzieży, a już nie mówiąc, że oni jeszcze jednak mają ukochany zawód i dzisiaj grają w piłkę, a młodzi ludzie nie mogą wyjść do pubu, tak? Czy studiować nawet. Tak. Także to dlaczego? No to jeżeli ty się nie nadajesz do wywierania presji i do takiej twardej szkoły, że musicie być lepsi, musicie ciężej trenować, dlatego będziecie lepsi. Współpraca z kibicami, współpraca z zarządem klubu. To nie jest prosty zawód i nie jest to zawód, który sobie ktoś wymyślił, że ja dzisiaj będę trenerem, bo jestem z nowej szkoły. Nieprawda. No to są, jak pan sam wie, w życiorysie bardzo krótkie trwały. Zaistniał w lidze, później go nie możemy znaleźć tam gdzieś przez 2, 3, 4 lata i gdzieś go odszukujemy w trzeciej lidze. No ja miałem tą satysfakcję. I czy ja bym nazwał Franka Smudę ze starej szkoły? No, no właśnie. No właśnie. No ja nie znam warsztatu Franka. Ja rywalizowałem z Franiem Smudą i go traktuję jako jednego z lepszych warsztatowców w kraju. Czy jego ta osobowość i wtedy był przykładem dla mnie, bo ja byłem dużo młodszy od niego, czy wybrać inną ścieżkę prowadzenia zespołu. A myślę, że to zależy od szatni, od środowiska i od tego, jak ty się umiesz wszystko szybko zaasymilować do grupy. Jeżeli ty się masz nie zmieniać i krzyczeć na nich i nic nie mówić o taktyce i nie wprowadzać nowych i nowoczesnych metod treningowych, czy to ja po prostu jestem pasjonatem tego zawodu, no to co nowego jest, to ja już w tym wszystkim jestem, tak? Czy próbuję dyskutować z trenerami, którzy kończą obecnie szkoły w Białej Podlaskiej. No i co się cieszę, że moi wychowankowie, którzy prowadzą zespoły, którzy byli moimi asystentami, moimi piłkarzami, czyli są bardzo dobrymi trenerami i trenerami w wielu zespołach. Ja tu wspomnę 3 nazwiska, tak mi bliskie, no nawet pan był świadkiem, że przed chwilą z nim rozmawiałem, Piotruś Tworek, prawda, który z powodzeniem prowadzi Wartę. A to właśnie ciekawostka tutaj dla państwa, że Piotr Tworek, tak, no to tutaj podopieczny. Ojej, no to przecież... Może niewiele osób właściwie o tym wiedzieć, ale ciekawostka. Nie, tu... Piotruś Tworek to został generalnie, może nie stworzony, bo stworzyciel był jeden, ale generalnie tak, ja... Prawie że z nauczyciela wychowania fizycznego z Włocławka, gdzie przyjemność było z nim robić z niego trenera, bo to materiał i kapitalny człowiek, to uważam jedną rzecz, że to gdzieś. I co ciekawe, że ci dziennikarze z Poznania właśnie dzwonią do mnie, mówią tak samo, a nie, on ma swoją szkołę, on ma swój umysł, on to bardzo dobrze, on nikogo nie powiela, ale zawsze do mnie dzwoni, że są też były bardzo dużo przykładów, które wziął ze mną, a sobie sam stosuje, czy obrabia to po swojemu. Nie wolno nikogo naśladować. Ja byłem długoletnim asystentem, zanim zostałem pierwszym trenerem. Ja pracowałem z wieloma trenerami w Pogoni Szczecin. No właśnie w Pogoni pan długo też był. Szukiełowicz, Kasalik, Jezierski, prawda? Ciekawe nazwiska. W ogóle całkowicie każdy z nich inny, prawda? I to na pewno był mój kapitał, kiedy wystartowałem sam, że ten kapitał już był po prostu zebrany. No plus jednak nie ma trenerów ligowych. Wie pan, no trenerzy się muszą stworzyć. Oni muszą sami sobie wypracować pewien warsztat i model pracy, nie? To nie ma tak, że szkoły, czy jakie uczelnie, sorbony trenerskie można pokończyć i być naprawdę bardzo przeciętnym trenerem. Jeszcze 2 nazwisk pan nie wymienił, bo miał pan powiedzieć, Piotr Tworek był i... Piotr Tworek, Mandrysz, Kuras, to tak, Mandrysz, tak Kuras. Okay. Najwyższy, tak. Najlepszych, taki najbardziej, to są bardzo solidni piłkarze, ta dwójka ostatnia i wspaniali. Wspaniali piłkarze, a później bardzo dobrzy trenerzy, którzy robili wynik. Jasne. Na pewno chciałem jeszcze pana zapytać, bo też ten wątek lekko poruszyliśmy. Chodziło o pana właśnie żywiołowość i to, co pan mówił, że tak jak pan siebie teraz ogląda, to nie wszystko by pan zrobił tak samo, mam na myśli tutaj, albo nie wszystko powiedział, mówię o tych zachowaniach. To jak pan myśli? Pana taka szczerość, czasem niewyparzony język więcej panu pomógł, czy zaszkodził? W relacjach z piłkarzami myślę, że nigdy nie żałowałem na emocjach wypowiedzianych słów, bo miałem rację. Nawet oglądając mecz później powtórki, to miałem rację. Takie szybkie reakcje moje na ławce były spowodowane tym, że w analizie tego meczu przez asystentów, przeze mnie miałem rację. Natomiast język
niewyparzony charakter na pewno zabrał mi kilkanaście dokończeń kontraktu, ponieważ może nie zachowałem do końca kompletnej dyplomacji w stosunku do zarządów klubu i tak dalej. Ale na pewno walczyłem w tym momencie nie o siebie, tylko o zespół, o warunki. I nie zawsze wszystkim się to obecnie wydawało. U nas być lepiej skrytym i gdzieś tam po kryjomu coś rozmawiać, żeby się otworzyć. Ja tu walczyłem strasznie o premie, te, które się oczywiście należały, które wywalczyli chłopcy. No i wszystkie jakieś takie małe, drobne konflikty, bym powiedział, bo jakichś wielkich nie było, tak? Ale te wszystkie drobne, gdzie już na tego trenera spojrzeli, dobra, przegra jeszcze jeden mecz, to my go za tą gębę wypieprzymy, tak? Były takie momenty i wiedziałem o tym, że gramy i mówiłem do chłopców. Mówię, ja za was krew oddam, ja pójdę za wami wszędzie, ale wy musicie mi pomóc w tym, co ja mówię do zarządu, czy o was walczę, tak? To nie były problemy pod tym, co dzisiaj mają piłkarze. Oni mają naprawdę zapewnione, szczególnie ekstraklasa. No to nie porównywajmy do tych klubów wcześniej mojej młodości, jak ja trenowałem. No to tam była walka o wodę mineralną, tak? O wyjazd na mecz, o hotel, czy jedziemy pociągiem, czy jedziemy autokarem. No to były walki gdzieś tam, czy wymiana zdań z prezesami. Dzisiaj można wymagać, ja użyję takiej tezy, nie wiem, czy się panu to spodoba, czy się spodoba to oglądającym tą naszą rozmowę, bo tak żeśmy się umówili, że to tak, jest rozmowa. Rozmowa. To ja panu powiem szczerze, że dzisiaj więcej można wymagać od piłkarzy, niż ja mogłem wtedy, bo w niej zawsze było to, ale my tego nie dostaliśmy, my tego nie mamy, trenerzy, tak? My tego nie możemy mieć. My nie możemy się skonfrontować z zespołem na przykład NRD, czy tam niemieckiej piłki, no bo oni mają już warunki lepsze i tak dalej. I to się wszystko zgadzało. Dzisiaj, jeżeli potrafimy kontrakt płacić w ekstraklasie sumę X, którą ja wiele kontraktów i sumy znam, piłkarzy, młodym piłkarzom, to płaćmy, ale od nich wymagajmy. A pytanie za chwilę pan może mi zadać, ale wymagajmy, to znaczy cały czas ich opieprzajmy? Nie. Ale na pewno więcej wymagajmy od tych, którzy nie mieli i grali wspaniale w piłkę i nie mieli na wodę mineralną. Tak? Tu panu bardziej bym powiedział w stronę tego, że ci dzisiejsi piłkarze, młodzi zwłaszcza, to nie tyle, że my możemy od nich wymagać, tylko oni, też to co pan mówi, że dostają się więcej, to oni też w ogóle już oczekują od początku dużo więcej, nie? Tak jest. Oni już od początku mają żądania, że na takim boisku na przykład nie gram w meczu w tyle, no. Ale jestem w juniorach, ale już perspektywicznie tak. Prezes klubu, patrząc na perspektywę rozwoju, rozmawiając z trenerami, podpisuje kontrakt z człowiekiem jakiś tam jeszcze mały, spokojny. Może ta droga jest prawidłowa, ale to trzeba do tego wszystkiego dojrzeć, nie? No ale też jest popyt duży, więc to też zwiększyło podaż takich zawodników, więc to też jest bardziej rozbudowana rzecz, nie o to. Jeszcze tak o to, co teraz pan mówi, bo takie, ja mówię, zarzuty, które gdzieś tam padają w różnych wywiadach, czy tam ktoś tam jeszcze wspomni moje nazwisko, to ja panu powiem szczerze, jeżeli chodzi o młodych zawodników, że jak trener Baniak, on ma zęby na młodych zawodników, bo stawia na doświadczenie i zrobić wynik. Ja musiałem zrobić wynik. Nie było programu junior, że juniorzy robili też punkty. Że musieli grać. No. PZPN płaci pieniądze, prawda? Ale to nie znaczy, że proszę spojrzeć na Grosickiego, proszę spojrzeć na Bartka Ławę, na Olgierda Moskalewicza. No to przecież oni właściwie takie tą karierę to rozpoczynali generalnie. Michał Goliński, prawda? Nie był jeszcze jakimś rasowym piłkarzem. Czy piłkarze Mariusz Mowlik, debiut w Lechu, tak? Także tutaj było, ja uważam, że to jest kompletne połączenie młodości z rutyną, jak chcesz osiągnąć wynik. No i ostatnia rzecz, czy teraz pięć zmian, o i widzi pan stara szkoła, jak ja oglądam teraz mecze. Bo ja tych meczy po pięciu zmianach, to już w ogóle, nawet ten trener, który zrobi tych pięć zmian, to on już nie wie, co się dzieje. Bo to już jest kompletnie nieczytanie meczu, no bo pięć zmian to dla mnie w mojej... Połowa drużyny praktycznie. Dokładnie. I teraz od 70 ratując wynik, czy broniąc wyniku, ja robię pięć zmian, no to już czytania meczu żadnego nie ma. To już jest bezkołowie kompletne. No oczywiście z efektem też może być ciekawym, ale bezkołowie, bo już nie ma to żadnej taktyki, nic się nie dzieje. Nawet na poziomie ekstraklasy. Natomiast miałem problemy prowadząc niższe ligi, gdzie był już obowiązek prowadzenia młodzieżowca. Ja się tego uczyłem. Czyli musiałem mieć czterech młodzieżowców, nie dwóch, kontuzja, kartki i wejście, a tego, gdzie pracowałem w tych, bo to wtedy była pierwsza liga, to tego przepisu nie było, tak? To mogłeś zmienić
jak ty uważasz, jaka strategia meczu się układała. Natomiast tutaj to nie ukrywam, że z młodzieżowcami jest to sztuka prowadzenia i uważam, że trener, drugi asystent to takowi są, to ten od treningów indywidualnych powinien mieć w zakresie wprowadzania zespołu czy rozmowy trenera do wprowadzenia młodzieży do pierwszego zespołu. Miał pan wątek jeszcze do dokończenia? Ja tylko bym powiedział tak. Króciutko na temat tego wprowadzania do tej młodzieży. Także mówię o 5 zmianach. Na pewno moja słabość dzisiejszego analizy meczów ekstraklasowych. I bardzo, bardzo w tej jeszcze troszeczkę młodszych, jakby pracowałem w klasie niższej, o te wprowadzenie młodzieżowca za młodzieżowca. To nie dwóch musiałem wychować, czy musiałem wprowadzać, tylko czy ściągać, prawda? No, w klubie nie było. No to faktycznie to ta ilość musiała być większa. Jeszcze raz powtarzam, zmieniła się piłka, zmieniły się roczniki. Pańskie pytania są właśnie z tym, czym ja zasypiam teraz. To, co to pan tu kapitalnie to ujął, bo ja zasypiam, czy ja w obecnej piłce generalnie i z tymi rocznikami, o których już mówimy, tych zdecydowanie młodych chłopców, czy ja bym sobie dał radę. Tu kapitalnie odpowiedział to trener Pogoni Szczecin, tak? No oczywiście niedużo młodszy ode mnie, ale kapitalnie, no to niektórzy teraz zarzucają, a dlatego, że nie zna języka polskiego i się nie uczy, to on mniej rozumie, to dlatego nie robi, to robi mniej błędów, tak? To też jest pewna filozofia, tak? No. Wszystko da się usprawiedliwić, bym powiedział panu, bo naprawdę, na wszystko znajdzie się argumenty za i przeciw i to jest tylko później taka bitwa na argumenty. Rozumiem. No, na pewno ciekawe pana spojrzenie, ale też przedstawił pan swoją jakby wersję tego poglądu, jak pan to widzi dzisiaj, jak pan się czuje przede wszystkim w tej roli trenera w obecnych czasach, bo pan jednak no, to pokolenie niejedno przeżył piłkarzy, więc... I oni są tacy sami, tylko ładniejsze fryzury ładniej mają, wyglądają. Lepiej zarabiają. Więcej tatuaży. Tak? Więcej tatuaży. Może mają... Oni też tam mieli zawsze ładne żony, ale ta szatnia piłkarska jest taka sama. Ona się dzisiaj po prostu tylko zmieniła, jeszcze raz powtarzam, rocznikami i samochodami, którymi przyjeżdżają i wartość, którą oni przedstawiają przynajmniej do treningu czy do meczu jest wyższa niż tych może moich biedniejszych piłkarzy. A czego pan nie akceptował w szatni? Ja przede wszystkim nienawidziłem jednej rzeczy. No takiego ja bym powiedział, że mogę coś z trenerem podyskutować, ale w szatni, tak? Ja nie mówię o rozmowach indywidualnych, mam problem, trenerze, coś się dzieje w mojej rodzinie. To zawsze byłem otwarty, nawet dom otwierałem, kiedy chciał, a różne sytuacje przecież poprzeżywałem, o których dzisiaj tu się chyba nie będziemy rozmawiać, ale znaczy, jeżeli pan coś ma takiego, W szatni nie było żadnej dyskusji ze mną, jeżeli chodzi o szatnię. Oczywiście, ale mówię, kiedy ja mówiłem, nie mówię o taktyce, o dyscyplinie, o odprawie przedmeczowej, mucha musiała lecieć do... Nienawidziłem spóźniania się. Czyli ja jestem w trakcie rozmowy z piłkarzami, czy już omawiam trening, a ktoś wchodzi na przykład 3 minuty, ja nie mówię ostentacyjnie, spóźnił się tramwaj na tramwaj, bo to przecież tam, czy mu Ferrari mu na pewno nie palił, bo nie miał. No jakby jeździł Ferrari się spóźnił, to co innego, a tramwaj to był pan w stanie zrozumieć. To mówimy o takim ostentacyjnym, że widziałem go w szatni, pewnie on sobie gdzieś tam 3 minuty później, czy 2 minuty wchodzi i mnie przeszkadzał. Proszę wyjść, dowieść się od kolegów, co było, tak? Nie było, nigdy nie używałem takiego, no zabiorę ci pieniądze, nie? Będę cię sprawdzał alkomatem, bo to też tam gdzieś ktoś tam przeżywał, nie? Nie, to daleki był on taki metod. Ale dyscyplina, no niesamowita. Bym powiedział, nie drill wojskowy, ale taka dyscyplina. Szanujemy się wzajemnie, walczymy. I dzisiaj ani probierz, ani nikt z Ligi Polskiej, ani trener Rakowa, bo nie znam trenera Pogoni, bo on mniej mówi po polsku, ale nie znam takiego, że nie powie panu tego samego. Czyli on jest kolegą, przyjacielem dla piłkarza, a tamta stara szkoła to oni taki dryl komunistyczny. Jaki komunistyczny? No nie mogę tego zrozumieć. Jak możesz prowadzić zespół 30 ludzi i nie mieć porządku, najpierw w szatni, później poza szatnią, a później wymagać to od dyscypliny taktycznej. Sprawa, czytanie gry i taktyka, bo my teraz, no to troszeczkę żeśmy rzeszli na taką drogę młodego pokolenia, jak pan nazwał, trenerów i ja nie bronię to swojego wieku przecież, ale bronię to, co ja przeżyłem w piłce i obserwując dzisiejszą piłkę.
No ale dzisiaj to 4-2-3-1 to jest inne niż 3-5-2. Nic nie mogę zrozumieć. Ej, 3-5-2. My wprowadzaliśmy, my jako trenerzy mojego pokolenia, 3-5-2, to tak się grało, 3-5-2. Dzisiaj słyszę mecz, że pan Stokowicz zmienił system 4-2-3-1 w Lechii Gdańsk na 3-5-2, czyli na nowy, wcześniejszy system. No więc ja tak, nie wiem, czy słuchaj tego dziennikarza, czy osób ze mną oglądających mecz, no bo ja mówię, ja tym systemem grałem w latach 90. Tym systemem. I koniec 80. Grałem 3-5-2. Jak przywiozłem z Parmy 4-2-3-1, to powiedzieli, no ale co ten Baniak tu wymyśla jakieś 4-2-3-1? To jest ustawienie założenia. 4-2-3-1, wszyscy mają zadania. Do tego się naprodukowało kompletnie bardzo dużo programów. Takich PlayStation, prawda? Czyli programów, że ten się... No to wszystko wiemy. Przesuwanie się za piłką, zadania dla zawodników, pod przeciwnika ustawić 4-2-3-1. Wojna systemów. Jak zacząłem mówić na kursie o konferencjach o wojnie systemów, to mówię, no przecież on Baniak, no co on wymyśla jakąś wojnę systemu? No oczywiście, że w szkołach zachodnich jest wojna systemów. Grasz 4-2-3-1, ale zespół gra 3-5-2 przeciwko temu, to po paru minutach może zareagować na boisku i zmienić swój nawet system. Tymi samymi zawodnikami. To nie jest błąd, że nie trafiłem w zawodników, tylko muszę zareagować to, co się dzieje na boisku. Bo faktycznie dzisiaj zawodnicy są pewnego rodzaju, może tak, no znowu, żeby nie byłbym, nie są, że inteligentniejsi, to jest takie słowo. Inteligentniejsi, bo tamci to byli bardziej prymitywni, prawda? To też byli inteligentni ludzie w tamtym okresie. Na pewno jest jedna rzecz. Proszę zobaczyć na wychowanie. Jeżeli mówimy o piłkarzu X, to jego rodziców nie było stać na to, żeby on pojechał do Egiptu, żeby pojechał do Maroko, pojechał do Malezji z rodzicami, czyli mówię o wychowaniu. Tak. Ten chłopiec jest już innego pokolenia. Ten chłopiec już widzi świat nie octu i groszku w sklepach, których nic nie ma, bo mamy kartki i tak dalej, czy nie ma butów. On widzi świat i rozmawia biegle po angielsku, dlatego że warunki naszego kraju, czy rozwój tego kraju w tym kierunku i oni już nie znają tego życia. Właśnie może nawet i tej, o której pan wspomina, i wracamy cały czas do tej takiej dyscypliny, drylu, prawda? Bo nie są tego przyzwyczajeni, on tego już nie ma takiego wychowania w domu, że to wszystko musi być na kreskę, to wszystko musi być elegancko. To są już ludzie... Zupełnie inne czasy. Tak, no to tak. Ten Zachód właśnie porównywalny z tymi naszymi latami komunistycznymi. Tak, wie pan co, widzę, i że w panu energia, odzyskuje pan niesamowitą energię, jak mówię o taktyce, taktyka. Ja bardzo bym chciał nawet o tym pogadać, bo wiem, że to jest interesujące, z tym, że nie ukrywam, że widzowie najczęściej chcą takich igrzysk, mam na myśli, żeby tu jakieś nazwisko rzucić, coś ciekawego powiedzieć, i muszę tu pana podpytać troszeczkę o tę kwestię szatnianą. Jeżeli mogę to tak nazwać szatnianą, chodzi mi o jakieś nazwisko, czy ktoś panu tak serdecznie podpadł. Dzisiaj może pan oczywiście z humorem to postrzegać, ale czy była taka sytuacja, gdzie ktoś dostał od pana trochę taką mocną? Panie redaktorze, ja panu powiem jedną rzecz. Gdybym ja dzisiaj sypnął nazwiskami, ja bym się umówił w ten... Jest pomysł, jest współpraca z poważnymi pańskimi kolegami. I teraz nie wiem, czy są dziennikarze młodego pokolenia i dziennikarze starego pokolenia, czy oni są mądrzejsi, czy wy macie swój świat. Ale tam ktoś, no coś tam myślimy o napisaniu takiej właśnie książki o tym, co pan mówi. A, okej. Okay. I wie pan, jeżeli kończysz pracę i zabawę, czy współpracę w tym środowisku piłki nożnej, to możesz więcej powiedzieć. Ja myślę, że ja jeszcze nie tego, oczywiście, no miałem sytuację z zawodnikami, no i teraz nazwisko bym musiał mieć, może się ktoś oglądając pańskie... No dobra, a bez nazwisk, jakby pan coś powiedział Izba takiego. Izba wytrzeźwień druga rano, prawda, dzwonią do mnie, bo to takie czasy były, dzwonią, on się powołał na trenera. No to on pierwsze pytania, jak go wyciągnąłem z tej izby, a my mieliśmy tam mecz po południu, a nie było zgrupowań przedmeczowych, to powiedział tylko trenerze, żeby się żona nie dowiedziała. Nie to, że ja przyjechałem, że ja go kurwa wyciągam stamtąd, tylko on do mnie mówi, żeby się żona dowiedziała. To już powinien w łeb dostać w tamtej szkole starej, tak? Tylko może był stoper i był wyższy, prawda? To była zabawna sprawa, później mnie oczywiście przeprosił i tak dalej. To jak już mam iść tak humorystycznie, tego człowieka wstawiłem na mecz z Górnikiem Zabrze zresztą. Jak? No dwie bramki strzelił i w przerwie zdech. Wygraliśmy 2-1. Motywacja była odpowiednia. Mnóstwo rzeczy były takie, które dzisiaj by mogły zakrawać na jakieś kpiny, nie? Ale
Muszę też panu powiedzieć, że też dzisiaj też to odbywa gdzieś w jakimś zakresie. Wy się to, o tym nie dowiecie, bo to jest bardzo szybko tuszowane. Dzisiaj kluby to są przedsiębiorstwa. Dzisiaj swoich dziennikarzy w klubach mają, prawda, którzy tuszują, którzy tego nie może wyjść, to nie może się dostać do mediów, prawda? Ale ja panu powiem szczerze, że środowisko dziennikarskie też ma swoje takie układy, układziki. Oczywiście. Ja na szczęście mówię, tak jak pan już wspominał, jestem niezależny, wiele rzeczy wiem, wiele rzeczy słyszałem. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko się nadaje do kamery i nie warto czasem o pewnych rzeczach mówić. Nieraz dużo też jest dopowiedziane, bo... Albo dopowiedziane, o. Dziennikarze też robią pewną sobie, żeby sprzedać swój materiał, to lubią podiskrzyć, poddenerwować lub zobaczyć reakcję tego człowieka. Puszczamy bączka, jak on zareaguje, a później z nim pojedziemy, nie? Ja widziałem, jak są u piłkarzy moich, jak są fakty. Bezsprzeczne fakty. I te fakty nie są na słowach, tylko czy rozmawiamy, ale to są fakty. No to już nie ma, wtedy zmiłuj się, nie było u mnie, nie? Albo odchodzisz z tego klubu, albo zostajesz w tym klubie, ale na innych zasadach, idziesz do drugiego zespołu. Że mówimy o jakichś tam ekscesach pozaboiskowymi. No ale są też takie problemy, były. Wie pan, że na przykład chłopak się rozwodzi, nie? Ja widzę, że z tym chłopcem się dzieje, a on jest skryty, on nie chce rozmawiać na ten temat. Nie było psychologów w szatni wtedy, nie było kogoś, kogo mogę wysłać na rozmowy, żebym ja w tym nie uczestniczył. No więc byłem też taki, wtedy było też dużo bardzo ojcostwa, nie tylko drylu, czyli więcej on się zwierzył trenerowi niż własnemu ojcu. A ty musiałeś tą zagadkę rozwiązać, co mu poradzić? Żona się przyjeżdża z meczu, żona śpi z innym mężczyzną. I on przychodzi, no i, nie, i niektórzy ruszali w alkohol i na tydzień znikali, i trzeba było ich znaleźć i albo podać rękę i odbudować go i nic nie mówić, i żeby jeszcze on nie usłyszał gdzieś swoich zwierzeń. Do hazardu włącznie, prawda? Pan słyszał o chorobach hazardowych piłkarzy. Ja takich miałem. I też jechałem do kasyna w danej miejscowości i było, witamy trenerze, co będzie pan grał w ruletkę? Nie, ja przyszedłem po tego pana X, którego za chwilę ukryjecie, bo dowód wam pokażę. I były takie rzeczy. I tego to nie wyciągniesz z hazardu na jeden mecz. To już później były takie nawyki. Teraz się albo traci się jednostkę, czy reprezentanta kraju, prawda, reprezentanta kraju, czy się to zostawia i się go wyrzuca. No bo ty masz taką ułomną chorobę, to ja ciebie wyrzucam, nie podaję ci ręki i ty się radź sobie sam. I dzisiaj na tym poziomie zdecydowanie w tym kierunku poszło bardzo, że nawet podaje się rękę, nawet się płaci za leczenia. Czy choroby jakieś tam, no może nie alkoholowe, ale właśnie hazardu, jakichś tam takich innych nawyków, które nie powinny być, nie? Ale to nie jest tak, że tego nie ma, że to było kiedyś tylko za czasów 90. lat. Panie redaktorze, oni zmienili tylko miejsce zamieszkania. No. Miejsce hazardu. Tak, tak. Jak jest Szczecin, to będzie Berlin. Jak nie będzie Berlin, to będzie Leknic. Że to wcale nie zniknęło, tylko troszeczkę faktycznie PR-owo inaczej wygląda. Ale tak. Niech pan mi powie, bo był taki ranking, tutaj zresztą weszło, rozmawialiśmy, to weszło, zrobiło ranking 100 takich najbardziej charakterystycznych trenerów. Pan też w tym rankingu był i tam opisano kilka anegdotek. Proszę bardzo. Jedna z nich to chyba była o czapce, którą jeden z pana zawodników założył z pomponem, za którą dostał tak zwany, no brzydko mówiąc, pierdol od pana. Nie wiem, czy to jest jakaś potwierdzona historia. Ale czemu z pompony? O co na tym? Właśnie ja tak do końca nie pamiętam. Baniak miał napisane? Nie, że chodziło, że panu przeszkadzała ta czapka, że on z tym pomponem czapkę miał i że kazał mu pan ją ściągnąć natychmiast. Nie wiem, bo... Gdyby pan ją pamiętał, to proszę, że od razu by pan... Tak, sobie... ale anegdota polegała na tym, że przyszły czapki. No. No i ja na przykład ubrając, no dajmy na to Lecha, tak, czy Pogoni. No, a on chyba Warty miał czapkę, czy coś było, ja sobie już nie pamiętam. Sensie, że ja nie jestem wysoki i mam okrągłą mię twarz, no to ja mówię, kurwa, ta czapka mi nie odpowiada. I poszedłem do tego menadżera czy dyrektora klubu i powiedziałem, słuchaj, ty masz te czapki, tutaj trochę pompon zrób normalnie taką czapką, jak skoczkowie narciarscy mają, nie? I była cała afera, że oni te czapki do tego sponsora technicznego dali, oni musieli przysyłać te, to było zajście na mój wniosek, te pompony. Może przychodząc do innego klubu, no to sobie właśnie ktoś doszedł pompon, bo mówił, tam gdzieś przeczytał, możliwe, że taka była. No, jak ty jesteś wesoły, lubisz rozluźnić atmosferę, powiedzieć kawał do chłopaków, tak? Masz humor sytuacyjny, czyli taki, że wiesz, że to, co można jeszcze do tego, bo że zbliżyłeś się do chłopaków. Taką szkołę uprawia Czesiu Michniewicz, nie? On
bardzo dobrze, że jest piłkarzami, bo on i nie to, że przytuli i tego i nie ma dyscypliny, o to chodzi. Ma to coś w sobie, co skupia u niego tam i powie kawał i przeknie i tak dalej. Ja uważam, że w tej historii i w tej karierze byłem na przykład też bym powiedział niezły, gdzie są granice pewne między zachowaniem, między trenerem, błaznem, tak, a tym drylem. Gdzie się kończy w pewnym zabawę i jakie idą proporcje tego wszystkiego. To ja muszę powiedzieć, że poprzez mój humor sytuacyjny, czy nieraz zadrwinie z piłkarza, takim językiem nie do końca dosadnym, ale bardziej takim barwnym, ale dosadnym, i on wiedział, o kogo chodzi, to musi się spodziewać rewanżu. To nie jest tak, to fala, no może jak pan nazwa na początku naszej rozmowy fala, ale musi się spodziewać, jeżeli ty dokuczyłeś piłkarzowi, masz tydzień do następnego meczu, to ty w ciągu tygodnia ty się możesz spodziewać, nawet na trenerze. No przecież przychodziłem do szatni i na tablicy taktycznej było coś tam napisane, albo jakieś zdjęcie przerobione przez kolegów już na komputerach i mówisz, kurwa, to ja czy nie ja, nie? A oni na przykład ruską, a tak było, Goliński, Matlak, Borejsiuń chyba w tym nie uczestniczył. Tak, ja przychodzę i byłem tak, moje zdjęcie, moja twarz i żołnierza armii rosyjskiej mi wlepili komputerowo i taki plakat zrobili. To była prawda, to było wlek. No, i teraz tak reakcja. Proszę mi zabrać to? Proszę mi wyjść? Czyli może Orest? Może Orestowi by tego nie zrobili, Leńczykowi, prawda? Ale jeżeli ty sobie coś tam też przylepiłeś albo sobie zadrwiłeś ze słabości chłopca, to co, to on gdzieś tam będzie szukał u tych starych, zróbmy mu coś, to coś mu musimy zrobić, nie? Bo on nie obraził i tak dalej. No to tak, dużo takich rzeczy. Jeżeli ty potrafisz być takim dokuczającym słowem, to się musisz spodziewać, że to słowo się odbije przeciwko tobie. No może na jakichś zasadach takich obozowych bardziej, nie, niż już ten stresu meczowego. Tam już nie było, nie ma śmichów i nie ma żartów, tak? Natomiast muszę powiedzieć, że no wie pan, no dlaczego ja się czuję młodo? I dlaczego ja tak chciałbym jeszcze wrócić do, i powiem szczerze, polskiej szatni. Ja nie muszę się gimnastykować po francusku, czy po rosyjsku, czy po angielsku. Ja bym wolał rozmawiać swoim językiem, tak jak z panem dyskusję prowadzi. Dlatego, że To się nie zapomina. To tak jakbyś prowadził pociąg 35 lat i ty nie zaśniesz bez prowadzenia tego pociągu na najszybszych latach emerytury. To nie jest tak. Ja często mam tak, że się zawieszam na przykład i nie mogę z żoną rozmawiać, czy tak za bardzo nie porozmawiać o życie, tu wnuczki. To wszystko jest dla mnie nowe. To jest za świeże jeszcze i gdzieś mnie ciągnie, gdzieś ja bym musiał lecieć. No to tak po tych galeriach sobie polatałem trochę, jak skończyłem po Łęcznej z trenerką na razie, to jak sobie poleciałem po galeriach, teraz galerię nawet w pewnym momencie zamknęli, ja już nie miałem gdzie iść. I dla tego człowieka takiego bym powiedział, no, gdzie lubi towarzystwo, przecież to codzienna praca w różnych regionach państwa naszego, czy nawet w Afryce, ale jednak młodzi ludzie koło siebie. I jak ty pracujesz z młodymi ludźmi, to nie zestarzeje się bardzo szybko. Będziesz miał dużo doświadczeń, ale nie zestarzeje się. Ty proszę zobaczyć wykładowców na wyższych uczelniach, a szczególnie na AWF-ie. Nie? Oni jak mieli kontakt ze studentami, czy nawet był zawsze ubrany w dresach i on tam prowadził piłkę ręczną, czy specjalizację z piłki nożnej, on będzie do tego dążył, nie? Jak mu to pasowało, jak on był pasjonatem tego zawodu. Czy wszystko dla pieniędzy? Czy kontrakt trenerski dzisiaj trenera, który rozpoczyna dzisiaj rozmowę w klubie NEM? No to są te same relacje, co było w tamtych latach. Bo proszę sobie wyobrazić, że trener by nie chciał zarabiać więcej pieniędzy za ten stres, za to wszystko, za opuszczenie rodziny, która została w innej miejscowości. No oczywiście, że będzie chciał. I dzisiaj ktoś tam powie, ale Baniak się tam urządził swoje, zarobił swoje, to nie chce. To przecież ja nie mówię o pieniądzach. Ja mówię o tym, że czyka ciągnie. A może o pieniądze? Nie. Nie, ciągnie człowieka, bo chciałby tam iść do pracy, bo czuje się potrzebny, tak? Ja nie życzę nikomu, żeby on czy człowiek, żeby... A jak jesteś niepotrzebny i już cię naprawdę w tym towarzystwie nikt nie chce i ty dałeś jedną próbę i walka nie wyszła, to musisz szukać innych rozwiązań. Ale na pewno jeszcze nie ogródek warzywny, czy tam jakieś tam spacery z pieskami. To jeszcze mówię, trochę by musiało u mnie minąć lat. Jasne. Jazda kulmą, to też jest taka ciekawa historia, bo jak ja prowadziłem na przykład pogoń, czy,
czy Lecha, czy tam jechałem, a już na Kulma grał w Łęcznej, nie? No to, to zawsze ja miałem z nim jakiś konflikt, z tym na Kulmu. Prezes na niego wołali. On grał w Łęcznej i poszedł do Górnika. Górnika, no. Ale tej Łęcznej zapamiętam, nie? Bo pierwsze zajście między nami to było tak, że piłka mi spadła pod nogi, nie? I ja zatrzymałem na ławce tą piłkę. Stojąc oczywiście, już można było chodzić po tym wybiegu, jak ten. I ten Murzynek, oni przegrywali, nie? I on mnie tak lekko odepchnął i tą piłkę chciał wyciągnąć mi spod nogi, bo to chyba wtedy nie było tych sześć piłek, czy tam ileś tam lata teraz. A ja z tego zrobiłem tak, wywróciłem się, a to nie, nic nie tam nie zrobił, nie? Ale ja wywróciłem się, a czerwień dostał. Ja wiem, na kule, jak ty głupi jesteś. Ja mówię, A ja mówię, ale spowodowało to upadek, który zagroził mi zdaje. I zastanawiam się, czy ja ci na kule jeszcze sprawy z Półca Cywilnego nie założę. Jak on się wystraszył, ten może. I proszę sobie wyobrazić, a ja później jadę do Gabonu z nim na mistrzostwa, na ten CAF, gdzie on jest kapitanem pierwszej reprezentacji Burkina Faso. Czyli ja nawet nie wiedziałem, że on jest z Burkina Faso. A ja tam wylądowałem. I nie przez jego jakąś tam protekcję, bo my jak on mnie zobaczył w federacji, mi tak, ty jesteś czy nie ty? Ty prowadziłeś pogodę? Na ty, nie? Bo tak się nie mówi. Ja mówię, no ja. A oni tak wszyscy temu żyli, już tak mi się wszystko w tych głowach, w tych pierwszych dniach tak pomieszało. Poszedłem, pojechałem tam na zgrupowanie. A on mówi, a ty jesteś kto? Bo oni są podobni tacy do siebie. A on mówi, jestem na Kulma, prezes, nie? Ja mówię, ja cię, a ty jesteś z Burkina Faso, no to tu gramy o kap, pan będzie zjechał, znaje, bo czytam, jakiś polski trener tu do nas przyjechał. Right. On w głębokim szoku musiał być. Tak, ja nawet nie wiem, czy on jako może się nie zaczerwienił. Yeah. Ja byłem takim bankiem informacji, czyli był Portugalczyk trenerem, a ja byłem taki, przygotowywał materiał i analizę meczu przyszłego przeciwnika, tak? I zbierałem materiały, dali mi takiego chłopaka internetowca, ja mu tam wszystko to mówiłem, na rysunkach pokazałem, a on to wszystko obrabiał, nie, no komputerowo. Zresztą bardzo też zdolny człowiek. No i wylosowaliśmy w półfinale najbardziej znanego trenera w Afryce, oprócz klubowej piłki, Henryka Kasperczaka. No i ja oglądam ten mecz obok żony Kasperczaka, nie. No i na Kulma strzela dwie bramki i Henia z Tunezją wyleczyliśmy go do półfinału, przepraszam, do półfinału. A Heniu Kasperczak na konferencji prasowej, taki już znane nazwisko w Afryce, on był odbierany jako nie Polak, tylko Francuz, jako Henri. I oni go, na konferencji przyszedł prezydent Tunezji, przysiadłem i on go wyrzucił prawie że na konferencji. A później te wszystkie procesy odszkodowania, no bo to było wbrew kontraktu i tak dalej, ale wtedy podjął decyzję na gorąco i już tej decyzji nie zmieni. A dopiero później spojrzeli w kontrakt Henia i mówili, kurwa, jakie tu jest odszkodowanie. I zaczęli się tam, jakieś kopanie było, pamiętasz, czytałeś mi w internecie, nie? A wracając. Wracamy do rozmowy. To po prostu mały off, tutaj kamera, ale fajna ciekawostka. Zresztą świętej pamięci Paweł Zarzeczny, wracając do tego wątku, który wcześniej kontynuowaliśmy, wspominał, że no nie ma prywatnych rozmów. I tak jak pan tam opowiadał te wszystkie historie. Z Pawłem nie było, wejdę sobie, nie było prywatnych rozmów? Tak mówił, że nie było prywatnych rozmów. W sensie chodziło mu o to, że zazwyczaj z nim rozmowa, tak jak sobie teraz byśmy rozmawiali, nie nagrywała się kamera. To zazwyczaj kończyło się tak, że on na drugi dzień to opisywał w gazecie, a pan mu mówił, żeby on tego, że to jest tylko nasza prywatna rozmowa, a on to na drugi dzień najczęściej opisywał w gazecie. Prawda. No, właśnie ja się najbardziej o tym przekonałem, nie tylko ja. Ja bym powiedział jedną rzecz. Po spotkaniach z Pawłem prywatnych bolała, bo jego nie bolała nigdy głowa, nie? No. Bo ja go zresztą się bardzo, według mnie, ja go bardzo ceniłem jako dziennikarza i tego, no ale on miał dwie głowy, bym powiedział, i dwie wątroby. No to w pewnym momencie faktycznie ten gostek, z którym on rozmawiał, jak był słabiutki, jeżeli chodzi o whisky czy tam o jakieś trunki, no to nie miał szans z nim przetrwać na dłuższą i wtedy już prywatnych chyba rozmów nie było. Ale muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Tak, i drugi jego szkoła to był Kmiecik z Przeglądu, z którym utrzymywałem kontakt. Prywatnie rozmawiamy, prawda? No i jak pan mi powie,
Pan prezes Zbyszek Boniek ma dzisiaj do mnie, i to też jest taki jakiś, był, może nie, że on przeszkadzał, ale tak gdzieś coś mi nie odpowiadało, że w pewnych momentach gdzieś mi ktoś tutaj bardzo mocno, wysoko postawiony przeszkadzał, coś tam objąć, coś tam zrobić i tak dalej. I ja mu powiedziałem, że jak został prezes Boniek, ale jadę z Miedzią Legnica z Miedzią Legnicą na ten, na obóz do Turcji i mówię do niego, do tego, i on dzwoni. A teraz mi przeszkadzasz, mówię, bo ja jestem tutaj przed odprawą i tak dalej. No mówi, słuchaj, Łobodzińskiego ci zawiesili. Taka była pierwsza taka spektakularna decyzja nowych władz. Mhm. Ja mówię, no ale z kim ja rywalizuję, Jacek? Z Bydgoszczą, Zawiszu, o awans. A mówię, a kto jest, no to cała Bydgoszcz tam już teraz rządzi w PZPN. No dobra, no nawet te słowa się przyznaję, że może powiedziałem mu, mając paszport tutaj, walizki, nie? A on mi wywalił gdzieś tam w przeglądzie czy coś, mafia bydgoska, no to ja bym na miejscu pana Bońka strasznie się na takiego. I to mi wciśnięto, że tak powiedział trener Miedzi Legnica, która rywalizuje z Zawiszą, i cała otoczka. Sam artykuł pozytywny, ale sam tytuł miażdżący mnie. Miażdżący. I ile tłumaczeń do prezesa Bońka, że ten. Dlatego też mówię, że w takich sytuacjach, o takich, to dzisiaj ta rozmowa, to ona jest merytoryczna, czy ten mój wywód generalnie, ale trzeba, no ja przekonałem się na dziennikarzach i tej daty właśnie tych zarzecznych kmicików i różnych rzeczy, że nie ma prywatnych rozmów. To jest prawda. To jest prawda. A jeżeli dotrzymał słowa, nie? Że faktycznie nic nie napisał, to cośmy rozmawiali, to jak wypierdzielił zdjęcie, to tak, jakbyś był nawalony, bo już te były komputery. Obrobili cię tym zdjęciem. Ci już nikt nie czytał, nawet to ktoś powiedział, tylko jak wyglądał na tym zdjęciu. No nie no, z nim to byli mistrzowie świata. Jak chcieli kogoś przy... Mogli się z nim fajnie przytulać, zawieźć się na dworzec, ale tu my jesteśmy razem, nie ma razem. Rano bierzesz już na dworcu, kupujesz gazetę i już byś chciał gdzieś się ukryć na dwa tygodnie. Ale ostatecznie musieliście być na siebie skazani przez jakiś czas na pewno, no bo dziennikarstwo. Każdy dziennikarze z tych trenerów, oprócz takich, bym powiedział, jak pan trener Orys Leńczyk, który w ogóle się do tego nie przykładał jakichś tam do tych medialnych spraw, czy on po prostu był na tyle z osobowością samą w sobie, że nie potrzebował jakichś wsparć od dziennikarzy i przyjmował to, że proszę piszcie źle jak przegrywam, ale bądźcie sprawiedliwi jacyś tam. W tej sprawiedliwości w mediach za dużo nie znajdziemy, no bo to każdy zinterpretuje po swojemu dziennikarz i jeszcze powie, że miał prawo, a na przykład dokucza rodzinie czy samemu sobie, to później wyprostować to u rodziny czy pewne rzeczy. No przecież my dojdziemy do wątku na pewno afery korupcyjnej, w którą właściwie ja nie byłem ani prokuratorsko, ani nigdy w życiu nie zamieszany, ale media zrobiły tak, że byłem zamieszany. To zostawmy to na następny wątek jeszcze. Ale mówię, do czego można doprowadzić? Tak, ja rozumiem. Dlatego staram się, żeby w tych moich rozmowach jakby pan przedstawił całą swoją wersję. Ja nie jestem trochę tutaj oceniającym w ogóle. Staram się nie oceniać moich rozmówców, daję im powiedzieć, bo powiem panu szczerze, że chciałbym, żeby pan powiedział wszystko tak, jak czuje, tak, jak uważa. Najczęściej moi widzowie już w komentarzach czy gdziekolwiek sobie oceniają po swojemu. A jasne. Często pochopnie, często na podstawie jakichś różnych rzeczy, ale ważne, żeby pan powiedział to, co uważa. Wracając trochę do tych wątków, jeszcze takich anegdot, może bez nazwisk albo z nazwiskami, na przykład no jeszcze tam była, tak jak sobie przygotowałem się do rozmowy, to jeszcze był ten wątek pana trochę, można powiedzieć, takiego podgryzającego walić. Albo takiego niewyparzonego języka. Aha. Chodzi o zwolnienie przez Antoniego Ptaka, jak do tego doszło, że opisano sytuację, w której pan powiedział, że ja sobie tutaj wyjdę, a wy sobie popatrzcie w oczy. Nie wiem, czy to jest prawda. Trochę ubarwione przez chyba szczecińskich dziennikarzy, czy tam... Nie wiem, przez kogo po prostu ale to było. Ludzie, ale to nie jest nawet anegdota. Z szacunkiem do pana Ptaka, bo miałem pracę. Ja ci prezesi, którzy mnie zatrudniają, obecnie jak mnie zwalniają i jaką mają osobowość, to zawsze szacun, bo ktoś ci w pewnym momencie musiał zaufać, tak? Jeżeli wykonał telefon i się tego, no to czyli wierzył w ciebie. No to jest pierwszy szacun. No jeżeli ja miałem już do czynienia z właścicielami klubu,
no to pełny szacun, dlatego że to są ich prywatne pieniądze i robią, w tym czasie robili z doradcami czy bez doradców, ale robili to, co chcą, bo było już to prywatne, nie z miasta, tylko z jego własnych zarobionych na biznesie pieniędzy drzymała. No tak, oczywiście. Prawda, płosko. Mogli sobie robić, co chcą, bo to są ich pieniądze. No to drugi szacun. No ale oczywiście, no, pan Ptak, przychodząc do pogoni, wymyślając mnie, to miał już w zanadrzu jako prezes klubu Mistrzostwo Kraju z ŁKS-em Łódź. Także to nie był jakiś prezes Begdas, który znalazł w piłce ochłonienie, Szczecin mu się spodobał, statki ryły i zrobił wicemistrzostwo kraju i zrobił kawał nam piłki nożnej. Ściągając trenerów Lorenza, Wójcika, czy później dając to Szczecinianowi na zakończenie, czyli tak zawsze Szczecinian to jest na końcu, żeby już to wszystko padło, nie? Tak był Begdas. Natomiast tu był pewien szacunek. Ale było, no było, co każdy człowiek ma ułomności. Pan prezes Ptak jest postawnym, wysokim mężczyzną. Pierwsza sprawa, zrobił prezesem klubu swojego syna Dawida. Miał prawo? Oczywiście, że miał prawo, bo to były jego pieniądze, jego rodzinny majątek i on na Pogoń Szczecin, wydając pieniądze, zrobił swojego syna tego. I między tym młodym kogutem a mną, kiedy ja byłem starszy od niego, no dochodziło do jakichś tam spięć na temat piłki nożnej, nie? I na pewno środowisko znałem. I mówię, nie, jak zrobisz tak, to popełnisz błąd, ja znam środowisko szczecińskie. Nie idź tam, nie pokazuj, nie rób tego, bo tak mu jako ojciec radziłem. Bo ten młody człowiek został prezesem, a rodzice właściwie go opuścili, czy pan Ptak z małżonką. Opuścili tutaj Szczecin. To i wtedy zaczęło się źle, gorzej dziać. Bo gdyby to wszystko był pan Ptak i tu mieszkał, to był porządek i Pogoń naprawdę by osiągnęła duży sukces za prezesa Ptaka. Ale jak każdy z nas ma ułomność, no pan prezes miał lekkiego zbieżnego zeza, a pan Łopiński miał rozbieżnego, nie? I ja naprawdę, jak już nie wiem, co wymyślili, ja wracam z Parmy ze stażu. Jestem na pierwszym miejscu czy na drugim w tabeli. Mówię, że nowy system, że przywiozłem parę ciekawych rzeczy z tego stażu. Nie? I to nie był staż tam dwa tygodnie, tam miesiąc i naprawdę dzięki panu prezesowi Bońkowi byłem przyjęty przez pana trenera Prandelliego, który tam wtedy był trenerem Parmy, Florencji i później trenerem reprezentacji Włoch. No ale, no i ja nie stwierdzę, tak co oni, tak sobie chyba myślę, co ta dwójka zaczyna kombinować. Mi tu mówią trenerzy, mam tutaj szkołę czeską, już nie starą, młodą polską, no ale czeską teraz mają, dobra. A ja mówię, o ja pierdolę, to już nie wystarczy być na pierwszym, drugim, mieszkać 20 tysięcy ludzi na trybunach, prezydent go gości jak sułtana w tym urzędzie miejskim. Panie, mówię, co oni tak gonią? I ja nieświadomie wstaję i mówię tak, panowie, kurwa macie. Weźcie sobie, popatrzcie prosto w oczy i zawołajcie mnie za 5 minut. Ja nie doszedłem do drzwi i ten chłop, a zaczyna czekać, to pan jak ja gra. I ja proszę wrócić, dobra, do widzenia. Malura trenerem przez. Ale mówię, no tych wspomnień z panem Antoni było no mnóstwo. On w ogóle, oprócz wielkich pieniędzy, które wydawał na piłkę, no to też popełnialiśmy takich dużo zabawnych historii, nie? No ale ta brazylijska Pogoń to był dobry pomysł? Nie. Przecież nie. To się nie sprawdziło kompletnie. Ale, no ale niech pan, bo to też może nie wszyscy wiedzą. Ja jestem też na drugim miejscu z Kujawiakiem Wrocław, taki zespół. Tak, gram sparing z Frankiem Smudę z Lechem Poznań. I my bardzo, przepraszam, my żeśmy już byli za Wiszą Bydgoszcz. Bo to do tego też wrócimy, że kiedyś ktoś mnie nazwał specjalistą od przenosin zespołu mniejszych do dużych miast. Bo to faktycznie, jaki ja miałem wpływ na to, tak wracałem, pan sobie to ułoży. Jaki ja wpływ miałem na to, żeby Piotrkowia Piotrków Trybunalski stała się Pogonią Szczecin. No i powiązali Baniak. No tak, ale ja dostałem propozycję z Piotrkowi, ale przecież z Piotrkowi Piotrków Trybunalskim po Franku Smudzie, który pracował tam, czy nie zaczął nawet pracować, bo ten młody Ptak go wyrzucił. Jeszcze przed sezonem. Ale generalnie no po prostu pojechałem do Piotrkowa, a wróciłem już autokarem jako Pogoń Szczecin do Szczecina. Ale to przecież załatwiały władze. No, gdzie trener mógł mieć wpływ? Pytali o opinię mnie. No trafili trenera ze Szczecina do Piotrkowi, który wraca do Pogoni. Można było skojarzyć. Ale co ja mam do przenosin Kujawiaka w Wrocławek, który robi fuzję z Zawiszą Bydgoszcz, która się generalnie u tych starych kibiców Zawiszy nie przyjęła, tak? Bo oni są uczuleni na te korzenie
tych fuzji wtedy, co chyba teraz już niemożliwe. Amika Lek, Kujawiak Polonia z Grodziskiem. Tak jest. O właśnie. No ja w takich chyba trzech imprezach, Warta Namysłów, Odra Opole, to też byłem trenerem, no. Mm-hmm. I też się ktoś tam dogadał z prezydentem i tak dalej, i ja znowu się przenoszę do innego miejsca. To powiedzieli, no wszędzie tak, nie chcę na wsi mieszkać, to sobie wynajduję duże kluby i łączy je. No, trener nie ma takiego wpływu i to nie może być siłą doradczą albo o opinię, no. A proszę zobaczyć, a czy cię kibice, którzy cię w tej małej miejscowości klepali w Namysłowie po ramieniu, albo widziałeś ich w kościele gdzieś, no to jak? To nie tak się odbywa, jak sobie to później dopisywali, czy zaczęli opowiadać. No i wracając do to mówię o tych fuzjach, nie? Natomiast... To o ptaku i Brazylijczykach. Już idziemy w tym kierunku. Ja powiem tak, to był ogromny mój błąd. Ale proszę zobaczyć jedną rzecz. My jesteśmy w Zawiszy i gramy naprawdę, chyba jesteśmy na pierwszym miejscu z ogromną... To jesteśmy awans, jesteśmy skazani. To tam nikt nie miał prawa nas dogonić. W rundzie jest jeden. No i przyjeżdża sponsor Hydrobudowa, Poznań zresztą, z Poznania była dyrekcja i mówi, że wycofują zespół z rozgrywek z takich czy innych względów i tak dalej, nie? Oczywiście wszystko finansowo nam porozliczali, tak jakbyśmy mecze grali, także to oni byli przeporządnie to zrobili, ale wycofali zespół z rozgrywek. A całą goryczą pana prezesa Wiśniewskiego, szefa Hydrobudowy, było to, że mecz odbywał się Zawisza, Bydgoszcz, Polska, Finlandia, debiut Ben Hakera. I w czasie hymnu polskiego, przy debiucie pana Ben Hakera, pokazał się paner Hydro, chuje, Hydro jakiś tam, i obrażali cały ten, ci kibice Zawiszy, Bydgoszcz, którzy mecz państwowy wykorzystali do buntu przeciwko sponsorowi Hydrobudowie. No i on to nie wytrzymał tego, nie? Po prostu wycofał ten zespół z rozgrywek. Dalsze doszło aresztowanie, tam zatrzymanie prezesa i to przelało czary gory. I my zostaliśmy wolni, czyli trener wolny z kontraktem oczywiście, że będziemy wam płacić, tu się nie marcie. I wyrzucił nas, znaczy rozgoniliśmy się po różnych tego. Miklosiki chyba tamtedy u mnie grały, Bekasy. To takie znane nazwiska przynajmniej ze środowiska poznańskiego. No i pojechaliśmy do tych domów i ja pojechałem kończyć UEFA Pro. I dzwoni do mnie... Jak dzwoni? Dzwoni do mnie ze Rzgowa, Łopiński wspomniany, i mówi do mnie, prezes cię wzywa. Ja mówię, przecież prezes jest w Brazylii i wy go też nie widzicie. I Dawid też jest w Brazylii, to co wy chcecie? Nie, bo ten Brazylijczyk się nie nadaje, bo tu już był Brazylijczyk, który wystartował z tą brazylijską Pogonią, trener. No ale coś innego, no, ja jestem na tej szkole, ale mówię, cholera, no kurde, właśnie skończę te papiery i tak znowu wrócić do domu i Pogoń. On mówi, jak on nie zrobił tam punktu, to żebym ja nawet miał na uszach stanąć, to ja to chyba zrobię, nie? No tak. I zrobię to, nawet żebym nie wiedział, co mówię tam po brazylijsku, to... Ale będziesz miał, łopa mi mówi, przyjedź, będziemy się łączyć na Telebimie. Z panem prezesem Ptak. Mieszkam w tym czasie w pokoju na WF-ie warszawskim, mieszkam z Tarasiewiczem. Idź, Taras mi mówi, idź. Ty później też przyszedł do pokoju. Idź, mówi, zarób pieniądze. Nie wiadomo, czy ci Zawisza będzie płaciła. Ja pod tym impulsem jadę do tego Rzgowa. Z Warszawy, z AWF-u jadę do Rzgowa na rozmowy, ale z ekranem, nie? Czyli z panem prezesem, który jest na ekranie. Coś takiego jak pandemia by wtedy już panowała. No tak, tak. Ja się czuję mocniejszy trochę, bo wiem, że nie będzie krzyczał, nie będzie, bo miał taki charakter, tak, że to faktycznie wchodzić do gabinetu, to miał człowiek respekt do tego gabinetu, co była jego umiejętność. Ale mnie tam przez cele. I najlepiej, jak oni to zrozumieli, te telebimy, nie? Bo palą sobie tam wtedy w tym pokoiku, gdzie jest ten telebim, palą papierosy. Szef! Nie? I on tak, te papierosy gaszą, a on w tym czasie nie widzi tego. Nie? Ja mówię, łopa, przecież stary cię nie widzi przez ten. Na razie ciebie nie widzi, tylko ty go widzisz. A Ptak był na tyle dyplomatą i powiedział tak, łopa, skończyłeś palenie? A on tak patrzy i mówi po tym, że ktoś kabluje. On poszedł na psychice, nie wiedział, że tam będą się ludzi palić, bo wiedział, kto pali, kto nie. No i dobra, no i tam się dogadaliśmy i powiem szczerze, tu wyszła taka kompletnie idiotyzm. Brak kontaktu ze Szczecinem. To była pierwsza porażka moja.
Jeden telefon wykonany do Grzesia Matlaka, który już w tym czasie coś tam próbował robić w Pogoni, ale ta Pogoń, pierwszoligowa Pogoń, w tym pomyśle, że wszystko od nowa robimy, czyli od tej czwartej ligi, no i wystraszyli się, bo jak ja mu to Grzesiu powiedział, mówi, trenerze, ja pana proszę, żeby pan tego nie brał. Naprawdę będzie pan miał lepiej w Pogoni na przyszłość, pan się będzie starzał i będzie pan miał lepiej u kibiców, u wszystkich, jak pan tego nie weźmie. Ja mu odpowiadam na to, ale ty moich dzieci nie wykarmisz. I ja, no nie wiem, co mi się stało w tym Żgowie. Prawdopodobnie pieniądze i brak pracy. Znowu zespół mi zabrali, nie mam co robić. Ja mówię, kto tam jest? Jules Simar jest tłumaczem, Adrenalina będzie grał, ten Edison, to przybarwna postać i dobry piłkarz, on mi połowę roboty zrobił tam. No nie było najmniejszych szans. No i w ogóle język i wszystko to, co się później tam wydarzało i kibice przeciwko, tak to... No i faktycznie do dzisiejszego dnia mi to przeszkadza. Stracone dzieci, szacunek do ojca, który bierze tą Pogoń, kiedy dzieci moje uczestniczyły w procesie już do końca zniszczyć i od początku odbudować. No i problem z dziećmi, problem z kibicami, problem z byłymi piłkarzami. Bo tak czy inaczej na tej drodze ja byłem przegrany, bo ta Pogoń spadła. Ta Pogoń spadła. Niestety czy stety, dla nich fajnie, bo chcieli to odbudować. No dzisiaj patrząc na Pogoń, no to całe może szczęście, że to się to wszystko tak odbyło. No i tutaj popełniłem ogromny błąd. Czego się nauczyłem po takiej lekcji? Nie drwi się już z kibiców. Poprowadziłeś 3 razy Pogoń, to szacun i odejdź z głową do góry, bo tak odchodziłeś. To nie bierz się za coś, co i tak wiesz, że jest straconym, a i w oczach Szczecinia, i w oczach kibiców i w ogóle miasta, nie? Ten pomysł. Tutaj zeszmaciłem się okropnie, nie? I w te 4 miesiące właściwie, a do dzisiejszego dnia jest taka, gdzieś tam pójdę, to jest tam, jak tam Brazylijczycy, jest taka zadra, nie? Ja mam z kibicami z krwi i kości 2 takie zadry, nie? Że pierwsza to jest Lech Poznań, czego nie wiem, nawet ci starsi kibice do dzisiejszego dnia mi nie mogą wybaczyć piosenki, którą zaśpiewałem tam gdzieś, bo ja wszystko to, bo Lecha kocham, no to powiedzieli, jak będziesz Lecha kochał, to nie będziesz prowadził Pogoni. W Pogoni, no jak ta twoja Pogoń? A także tutaj, czyli dupa do tyłu cały czas. No i generalnie muszę powiedzieć tak, że są wspaniałe przygody, ale one się też jakimiś konsekwencjami są u tych takich, bym powiedział, przeciwników, o takich rosza trenerskich, gdzie do rywala się idzie, nie? No i tu był ogromny błąd, jeżeli chodzi o brazylijską Pogoń, to nie znaczy, że mnie znowu coś nie nauczyło, nie? I z każdej lekcji, jak cię coś nie zabiło, to na pewno nie wzmocniło. Rozumiem. Poznałem wspaniałych, robił wywiad, czy tam rozmowę u pana Ediego, który na przykład dużo rzeczy, myślę, że też mu dużo rzeczy przekazałem trenerskich, bo on później przecież został trenerem, był tutaj bardzo hołubionym piłkarzem, później trenerem w Pogoni, później gdzieś poszedł samodzielnie prowadzić, wiem, jak byłem w Afryce do trzeciej ligi, gdzie siedzi, przebarwna i fajna postać, Jules Simar, Batata, to są pozytywy tej mojej pracy, tak? Czyli dobrych piłkarzy miałem no i największy sukces mój. I co mnie jeszcze przy życiu ten okres trzyma, to jest Grosicki, Celeban i powrót Majdana na do bramki. Bo to miało być magnesy, może nie groszek. On nie był ulubieńcem prezesa. A miał trudny charakter. Nie o to chodzi, był młodziutki. A mi już jak ja zobaczyłem, z kim mam do czynienia, jeżeli chodzi o 7-11, z kim mam do czynienia na tych pozycjach, no to od razu to poszedłem na rezerwy, czy poszedłem na juniorków i mówię, od razu ten chłopiec będzie grał, jutro z Ruchem Chorzów, czy tam z kimś tam graliśmy, z jakimś zespołem. I muszę powiedzieć, że Grosze jak już załapał, no to już był ulubieńcem przy tej miernocie, którą mieliśmy, no to Groszek się lansował. Celeban znowu solidnością, no wybrał drogę do Śląska, ale się troszeczkę odnowił, bym powiedział, przy kibicach. Powrót Radka miałby być ruchem marketingowym, takim, który wybacza tą brazylijską, wybacza Ptakowi ten już taki dosadny numer, czyli wszyscy Brazylijczycy, brazylijski trener i tak dalej. Później, jak ten pomysł zaczął nie wychodzić i zaczęto pośmiewisko robić z Pogoni, no to próbował właśnie Baniakiem, Majdanem, a później ja próbowałem siebie ratować Grosickim, tego i z tego to są jeszcze pozytywy
może nie Baniaka, ale na pewno Grosickiego, który w tym czasie wystartował i robił nazwisko sobie, później poszedł chyba nawet stąd do Legii Warszawa. Nie? No to tak, tak, to porażka kompletna. Nie? Także jak już jesteśmy przy tych właścicielach i przy tych klubach, to no wiem, że tu pan mocno związany z Pogonią Szczecin, więc pewnie moglibyśmy cały wątek tutaj i cały wywiad nagrać. No, o Lechu też byliśmy całą w tej kwestii, ale właśnie chciałem podpytać jeszcze o wątek może ten właścicielski, bo o samym klubie i o tych wszystkich niuansach z nim związanych mogłoby faktycznie nam zająć kolejne dwa odcinki, ale no miał pan do czynienia z ciekawymi właścicielami, mniej więcej tak jak pan wspomniał tu Antoni Ptak, ale też w Lechu trafił pan na też ciekawe czasy, bo tam było trio. Tak. A znowu na przykład w Warcie Poznań państwo pyżalscy. Tak. Więc no tak patrzę na te wszystkie jakby, na tych właścicieli i to naprawdę co rusz to coraz ciekawiej, nie? Ale co pan i coraz ładniej. Coraz ładniej, tak. No myślę, że w tą stronę też możemy iść. Nie wiem czemu życie tak mnie powodowało to, że przy zmieniających się czasach jakiś nowy właściciel wymyślał sobie czy gdzieś tam szukał nazwiska i znalazł mnie i nie odmawiałem, przyszedłem do pracy. Ale faktycznie to były takie ogromne tutaj właściciel, własne pieniądze. Tam pasjonaci, właściwie zarzucano im, że oni są z trybun. Mówimy przecież o Radku, tak Radek i Erdmanie, nie? Mm. Czy później tam Sławetym z drugiego fotela, z Szymkowiaku, Darku, który się przebierał w pyrę. Tak? Ale to powiem tak, to ja poznałem tych młodych ludzi, co mnie prowadzili i ci mnie ściągnęli do Lecha. To wariaci. Nie tak, że oni się tam coś tam dorabiali, no bo z czego? No z biletów na trybuna. No faktycznie, no ale jak ja przyszedłem do Lecha, to było 400 osób na Lechu, który spadał z drugiej ligi. Spadłby. I nie mówię, że moja osoba, całe to właśnie grono, towarzystwo, żeśmy z tymi Drajerami, Golińskimi, z Tyrajskimi, żeśmy to naprawdę doprowadzili do momentu, gdy odchodziłem klub, zostawiałem na 7 miejscu w Ekstraklasie z Rejsami, z Krygierem, z Bosackim, prawda, z Wojtalą. To taka ta droga była i żadni prezesi się nie zmienili. To byli pozytywni wariaci. A ich życiorysy tylko były negatywne, dlatego że oni byli dresiarze, tak? Dresiarze ich nazywali, tych prezesów i nie mieli wsparcia. Może od pana Hilarego Nowaka tak, ale no do ZPN odcinali się niby od gangsterów. Jacy gangsterzy? Gangsterki to widzieli w filmie Al Capone najwyżej, jak oglądali. Albo Ojciec Chrzestny. Nie, to pozytywne. Ludzie, którzy po prostu kochali no życie Lecha. Czy przy tym zarabiali, to jest ich sprawa. Ale przecież to właśnie kibice utrzymywali w ostateczności tego Lecha za nim. Ale z tego zrobiło się przedsiębiorstwo. Bo przez ciężką pracę, jaką wykonali, marketingową, browary i to wszystko, no i oczywiście już zaczęło się ten stadion, nieźle graliśmy, 30 tysięcy ludzi, 25. Stadion na Bułgarskie zaczął się wypełniać jak za dawnych, dobrych czasów. Moda na Lecha zaczęła się robić. Dokładnie. I od koszulek, od dzieci, od już wtedy te pomysły mieli. Nie, tutaj Cezar. Ja uczestniczyłem w tym programie, powiem szczerze, i byłem dumny, fakt, że były wyniki. Byłem dumny, że przecież ja rzadko do prezesów gdzieś chodziłem w czasie pracy w Lechu. Zatrudnili mnie i zwolnili tam po dwóch latach, tak? Oczywiście tam spotkania, no, bardzo mądrym człowiekiem Majszak, Radek, który to firmował, to był ten w garniturze, nie? A reszta to ciężko pracowali na to, żeby tą markę Lecha odbudować. Przynajmniej ja to tak odbieram. No ale udało się panu naprawdę no, zostawić po sobie świetne wspomnienia, no i ten tak. Awans i to wszystko, no zapadł pan no, w historii Lecha Poznań na... No oczywiście, no niech pan mi przetłumaczy taką jedną rzecz. No ja schodzę z 5 kolejek przed końcem, powiedziałem, że ogolę się na łyso, jeżeli 5 kolejek przed tego, bo przecież nie wierzyłem, bo były ciężkie mecze przed nami. Ten. No i faktycznie... My 5 kolejek, Reksio strzela, Remin chyba strzela z karnego, nie strzela, ale Reksio dobija i my ten Płock pokonujemy, czyli najbliższy rywal w tym naszym awansie, z tej strategii i awansujemy. Na rynku 40 parę tysięcy ludzi, wiozą na stanie.
A dyskonia mogłem przewidzieć, że oni naprawdę biorą to pod uwagę i oblali mnie szampanem i jeszcze sławetny fryzjer Rysiu Forbyś znalazł się tam, przecież on jest z Wielkopolski i faktycznie tą maszynką tak. No przecież jak moja żona weszła, to powiedziałaby, że zabijecie tego człowieka, bo to przecież była woda plus maszynka elektryczna, nie było. I ja nie wiem, jeden z aktorów, kibic Lecha, dał mi taki melonik, nie? I bardziej wszyscy, jak teraz jadę do Poznania, to ci kibice starsi, lub to, bo to już było nagrane i były te kasety specjalne, to powiem szczerze, że oni pamiętają mnie właśnie bardziej nie z tego meczu, czy tego, tylko z tego melonika na Starym Mieście, nie? I to było ogromne przeżycie dla mnie. Strasznie się źle czułem jako łysy, ogolony, ale muszę powiedzieć szczerze, że no, niesamowita historia i to nie każdy by zrobił z trenerów. Ja to przeżyłem później tam tak strasznie, że to chyba trochę była zena, ale to były takie emocje, że to się naprawdę... Ja się wcale Piotrkowi Żyle nie dziwię, że on tam się śmieje i z jednego słowa nie powiedział po mistrzostwie świata, nie? A szczególnie my się ten awans wypracowywaliśmy, ale to nie było wcale prosto, nie? To ci kibice już... My w pewnym momencie ja się skazałem na awans. Czyli każda porażka Lecha w meczu u siebie, czy w meczu wyjazdowym, powodowało też, że mogli mnie zwolnić. Bo to była taka już presja, że ja już nie miałem wyjścia, piłkarze właściwie nie mieli wyjścia, a przecież porażki się zdarzają i przy awansach. To nie są... Ale warunki mieliście ciężkie, nie? Bo to przecież nie było pieniędzy w klubie. Nie było w ogóle. Nie było w ogóle. Kibice się składali, żebyśmy pojechali na przykład dzień wcześniej do Krzowstrowy. Kibice. I to jest to. Tam była niesamowita solidarność. Kibice składali się, bo powiedziałem, zaapelowałem, żebyśmy pojechali do Krzoł, nie w dniu meczu, no bo to kawał drogi. I kibice złożyli się i wynajęli nam autokar, żebyśmy jechali i złożyli się na hotel, żebyśmy dzień wcześniej pojechali. Nikogo Lech nie interesował z władz miejskich. Bardzo oddanym człowiekiem był ówczesny prezydent Grobelny. Jak widział, że to nie jacyś gangsterzy czy dresiarze rządzą klubem, tylko że widział, że to są naprawdę chłopaki, a szczególnie Radek Majszak, że to idzie w dobrym kierunku, to pan Grobelny znakomicie się współpracowało, mi pamiętam, z wiceprezydentem świętej pamięci Frankowskim, nie? To on był strasznie oddany za Lecha Poznań. Tam nauczyłem się zewnątrz. No i idę w piękno później, nie w piękno. Wpadam, Warta dzwoni, trenerze, Poznań pana tutaj szanuje, niech pan przyjeżdży, bo są nowi właściciele Warty Poznań. A to jest? No kobieta będzie prezesem. No jak kobieta, tam, no to wyobrażenia jakieś kobieta. No dobra, to jadę do kobiety. Spotykam się z tworkiem przed wejściem do prezesowej. No ja otwieram drzwi. Ja mówię, rany boskie, to jest piękna kobieta, nie? No ja myślałem, że to jest sekretarka dopiero. A to była już pani Pyżalska. I małżonek Kuba. Pan Jakub. Pistolet niesamowity. Jeżeli chodzi o pistolet, to taki charakter, nie? No i muszę powiedzieć, że to jest ostatnie miejsce w tabeli. Warta jest na pożarcie skazana. I znowu coś ciekawego, co znowu wymyśli jakąś zieloną rewolucję. I ja się cieszę, już jeszcze nie zagrałem meczu, że ja mogę spać, bo to było wkalkulowane, że możemy spać. Ale że w tym projekcie ja uczestniczę, od garnituru, no zrobili w ciągu jednego tygodnia Milan. Chłopcy, którzy dżinsy mieli gdzieś już te w tych łatach, tych modnych, wszyscy się musieli w garnitury odwalić, zielone krawaty. Boże, to był projekt niesamowity. I gramy na Lechu Poznań. I pierwszy mecz 25 tysięcy ludzi, ostatnia Warta gra z kimś tam, nie? I ja zobaczyłem fenomen organizacji, taki tej solidarności Wielkopolan w pomyśle jakimś, który widzą, że to idzie w dobrym kierunku. Rewelacyjnie żeśmy zakończyli tą rundę, tą ostatnią. Ja kończę to chyba na szóstym czy na siódmym miejscu z tego ostatniego, ale to udział trenera na pewno bardzo duży. Ale nie aż tak wielki jak w niektórych sytuacjach, jak ta rewolucja, ci kibice, którzy nieraz zamienili koszulki biało-niebieskie, bo już to nawet do tego dochodziło, już sobie ubrali zieloną, jeśli też na mecz na drugi dzień, na przykład na Zleka, szli na Wartę, nie? A to rozumiem, że to bardzo dobrze pan wspomina współpracę z państwem Pyżalskim. No i oczywiście, gdyby nie pan Jakub i parę występów, to z panią Pyżalską bardzo dobrze. Ja pierwszy miesiąc to był. Pan Jakub miał kilka takich niesławetnych występów, które w internecie... No ale trafił też na takiego pseudo gangstera, no i ja nie dałem, ale nie dał i przecież mogliśmy dalej
kompletnie współpracować, ale ja nie mówię, że oni ten klub prowadzili, tam było wszystko na co do złotówki, tam było wszystko na czas. Nie było dużo, ale było na czas. Mhm. Pyżalska przyjeżdżała na treningi, na mecze wyjazdowe helikoptery. No coś na tamte czasy był to taki fenomen. Kto tam? No dobra. No nie, ja bardzo mile tylko mówię o niektórych zajściach, gdzie nie są to słowa w szatni piłkarskiej nawet, które wypowiadał, no w tym czasie to był mąż prezesowi, czyli prezes. Nie wypadało pewnych rzeczy, bo tak to bym nazwał, nie? Ale tak tu generalnie państwa Pyżalski bardzo miło wspomina. Bardzo dobrze. Wątek, bo tu już pan powiedział o tym w zasadzie na początku naszej rozmowy, ta pana, że tak powiem, duże emocje związane z pracą trenera przysporzyły też panu trochę uszczerbku na zdrowiu i faktycznie trochę pan przypłacił tym zdrowiem, bo poświęcił pan dla tego zawodu bardzo dużo i w zasadzie dwa zawały, a pan mówi, że trzy nawet już za panem. I teraz też w związku z tym, co czytałem też przygotowując się, to ktoś opisał, że jeden z zawałów był podczas koła fortuny odgadywania hasła Odra Opole. To ja pierwszy raz słyszę. Tak. A nie, to było, że podobno prowadziłem Odrę Opole i wracałem do domu. A to nie, to jest przedstawione, że oglądał pan koło fortuny i że hasło było Odra Opole i tak pan, że tak powiem, emocjonalnie do tego podszedł, że... Na pewno dojechałem do domu, a jaki program oglądałem, wie pan, no to ja bardziej zapamiętałem to wszystko, co się działo po, nie? Bo ja nie straciłem przytomności, tylko to, ja nie powiem tak, ani nie byłem pana skłamał. Ja po prostu nie powiem. Jasne, tak chciałem zweryfikować tą wersję, ale bo ciekawy ale byłem. W tym czasie prowadziłem, bo zawał był w Szczecinie, ale prowadziłem Odrę Opole. Chyba, prawda. Że ja coś źle odczytałem, ale tak jak tu jeszcze sobie przejrzę później po to, tak mi się wydawało. Nie, no to faktycznie były trzy i to takie, i to w różnych miejscowościach. Jeden, bo to jeden, zwarcie jeszcze tak? Zwarcie, no wsiadałem do autokaru na mecz, jechaliśmy do floty i gdyby nie Karol Majewski, ówczesny, czy obecny nawet, bo on kierownik jest nadal, drużyny, tak. I oto on mnie uratował, bo on znał objawy i on tylko spojrzał na mnie i mówi, i od razu wezwał karetkę. Ja byłem robiony na Szczanieckiej, chyba tak jest, taki był szpital, na Starym Rynku, no. Na Szkolnej. Na Szkolnej, przepraszam. Już go nie ma w zasadzie. Pana doktora Marciaka, który generalnie w czasie zawału zrobił mi stędy, to te nowoczesne metody wkraczały. Zresztą on kuratował, ale Karol zareagował, bo przecież gdzie ja, to mnie zaczęło coś tam kuć tego, ja mówię, jadę na mecz, Karol, przestań, ja się byłem na tyle, że ja już wchodziłem do ten, jak chyba Piotruś Rejs i Karol tak szybko zareagowali, że no bo to musiało na twarzy być, już widać, że ja odjeżdżałem, nie? A trzeci? Łęczna. No, to też było tak, szybki zmiana klimatu z tej Afryki właściwie do zimnicy lubelskiej. Okay. Pierwsza, tak lekarz mi tłumaczył, pierwsza reakcja. No i to też było utrzymywanie Łęcznej. To było tak jak z Wartą Poznań. Przecież myślę, że gdybym ja przyjechał i zimę miał, to nie, że znając siebie, ale myślę, że prawdopodobnie by było utrzymanie, tam zabrakło właściwie jednego punktu, a już nie mówiąc o jednej bramce, nie? Wcześniej, gdzie żeśmy się bronili. Trzy miesiące właściwie, też bardzo, no, tylko to był za szybki proces. Afryka całkiem inna praca, federacji i tak dalej, całkiem inne zadania. I tutaj ta zmiana klimatu i tak dalej, to było, trzeba było się trochę może zaadoptować, to tak bym powiedział. Natomiast ja bym powiedział, że to zawały to były, przeszły i dzisiaj lekarze mówią, ty jak nie pójdziesz do pracy, to ty szybciej zejdziesz, nie? Już nie mówiąc o tych koronawirusach, które nas męczą teraz strasznie, ale te malarie, no to jest draństwo. Ja przeżyłem dwie malarie jeszcze w Afryce. To właśnie, to może przejdźmy, bo mam dwa wątki, które chciałem przede wszystkim poruszyć, a wiem, że ten wątek może być też dla pana miły, przyjemny i pewnie mógłby pan o nim więcej opowiedzieć, a na pewno przede wszystkim głównie jak zacząłem czytać te wszystkie rzeczy, to bardzo chciałem go poruszyć. Pana wyjazd do Afryki i ta praca w tych niesamowitych warunkach i egzotycznych miejscu. I niech pan mi powie tak i w skrócie, jak się w ogóle da to powiedzieć. Ja powiem panu w skrócie i zawsze szczerze. I szczerze, ale też rozbudowanie o najciekawsze rzeczy, których może albo pan mi opowiedział jeszcze, albo już opowiedział, że chciał, żeby tu przedstawić tutaj widzom. Jak to się stało, że w ogóle pan tam wylądował?
że w ogóle dostał pan tę pracę i jak już tam było, to faktycznie sporo pan czasu spędził, ale też z drugiej strony ja sporo pan przeżył. Może rozpocząłbym od tego pańskiego wywodu, że ja bym bardzo chciał, nie dlatego, że moją twarzyczkę ktoś oglądał w pańskim programie, ale bym chciał, żeby taką rzetelność dziennikarską, którą pan wykazał, jeżeli już nawet to przyjeżdżając do mnie i tego, no bo ja nie czuję się zapomnianym trenerem, bo zawsze do mnie ktoś tam przyjeżdża i lubi pogadać o piłce, ale mówię tak, żeby to było ciekawe, nie? Bo to no, opowiadać o sobie i nie ma nic ciekawego, ale nie chciałbym też wymyślać rzeczy, których nie było, tak? Tak, żeby tutaj się nie łączyły plotkarskie jakieś rzeczy związane z moją osobą, a ja mi to potwierdzam, nie? Tak, jak tak, nie tak. pamiętam, to nie pamiętam, bo nie unikam żadnego. Rozmowa jest bardzo przyjemna, bo jest o piłce nożnej przede wszystkim i o takich klubach, które po prostu bardzo szanuję. Tu bym powiedział jedno, w Zawiszy Bydgoszcz wspomnianej prowadzę dwóch zawodników. Ja to nazywałem murzynków, tak? Ja nie patrzyłem tego, bo oni już właściwie ich zastałem, tych murzynków. No i kiedyś tam jadąc na mecz, wziąłem tego Loligę, który później grał u mnie w Warcie Poznań. Wziąłem tego Loligę i mówię, Loliga, ty w ogóle skąd ty jesteś? Z Burkina Faso. A więc miałem tego błyszczaka internetowego, tworka i on od razu, trenerze, niech pan zobaczy, tutaj kozy, tu jak oni żyją, nie? Ja to zapamiętałem, Burkina Faso z tego, co mi tu, trenerze, co to jest, nie? Tam kozy w domu mieszkają razem z tymi właśnie, z tymi domownikami. Bo ja mówię, widzisz, Piotr, ty masz szczęście, za chwilę w zajeździe będziesz wpieprza na krzywy ryj obiad, nie? Bo ci warto opłacić ten obiad. I to zapamiętałem i wtedy pierwszy raz się zderzyłem Burkina Faso. Proszę sobie wyobrazić, że Loliga miał jakąś sprawę w Szczecinie, nie? I on mi trenera bym odwiedził. No tutaj, gdzie siedzimy teraz. On przyjechał do mnie, no co u trenera, co Loliga u ciebie, no on tam właśnie, on związany ze środowiskiem poznańskim, tam gdzieś Groklin i tak dalej, pod Groklinem, mieszka z żoną. No a co by było, gdyby pan tam przyjechał? Ja mówię, ale jak to? Tam? No, nie, no, Loliga. No to zróbmy tak. On miał swój cwancyk. Lećmy do Burkina Faso. Ja poprzez tam swoje, bo on autentyczny reprezentant kraju, może w tych grupach młodzieżowych, ale znane nazwisko. A drugi to był Valentin Dach, którego ojciec był wiceprezydentem federacji, ale bym powiedział takim honorowym, czyli już prowadzili młodsi ludzie, on był wiekowy i on był takim honorowym. On miał dużo do powiedzenia. No i generalnie ja tu jechałem coś takiego na wycieczkę krajoznawczą i powiedział, żeby Burkina Faso zobaczyć i poleciałem tam. No jakby nie patrzeć, to jest kraj dla Afrykanów biedny. Ja tam biedę widziałem na własne oczy, przeżyłem to. Może nie ja przeżyłem, bo tam biały człowiek jest inaczej traktowany. Ja miałem warunki jak w żadnym polskim klubie, tak? Ja miałem dom, basen, bo to jest normalne, dla jak zatrudniają białego. Miałem panią do sprzątania, do gotowania, miałem ochroniarzy, którzy kierowcę, samochód do dyspozycji. Nie? To był taki pierwszy szok. No, a może dla Niemca, dla Holendra czy Belga to nie było jakieś tam wielkie wrażenie. No, dla mnie mówię, no cholera jasna. No, czyli ja i rzeczywistość za bramą tego mojego domu to są dwa światy. Tak? Czyli ja się tu uderzałem, tu wracałem, czułem się bezpiecznie i mając wszystko tam na warunki w afrykańskie, no to kosmos i zarazem zderzałem się ze światem, który jest poza. Po tej wycieczce z Loligą faktycznie zdecydowałem się i dostałem propozycję, będąc takim superwizjerem, czyli na początek dyrektorem technicznym reprezentacji Burkina Faso, wszystkich grup młodzieżowych i współpraca z pierwszym trenerem reprezentacji Burkina Faso. No i ten był wtedy Niemiec, Rohr się nazywał, mieszkałem z nim przez pół roku i z jego tam asystentem, ten dom był bardzo duży i nikt nikomu nie przeszkadzał. No i ja wtedy sobie zatrudniłem, musiałem zatrudnić z Polski, wziąć tłumacza, no bo to był obowiązujący język francuski i to był największy mój stres. Jak będąc na boisku, prowadząc czy pokazowe treningi i dla tymi trenerami under 15, 16, 17, i zauważyłem, że w Burkina Faso, jeżdżąc już na sparingi Mali, Gabon, Ghana, no to ja zauważyłem jedną rzecz, że Burkina Faso z reprezentacjami startuje za późno. Oni właściwie budują pierwszą reprezentację under 17. I mój program, który ja
ja stworzyłem i dałem podwaliny i chyba nawet ministra sportu przekonałem do tego, żeby znalazł na to środki i utworzyłem sam na zasadzie tak zwanych dzikich drużyn. Ale jednak nie tylko w stolicy, tylko jeździłem po tym całym i to naprawdę wtedy dopiero Afrykę ktoś zna. Nie w stolicy, tam jak zobaczy, co się w ogóle dzieje i jak chłopcy mogą trafić do reprezentacji kraju, nie? Czyli do na przykład 60 w pierwszej fazie wydałem. No tam nie ma butów. No nie ma nieraz całkowitej piłki, z piłki, którą ja przywoziłem, no to była piłka. I wie pan, z tej grupy 60 osób ja stworzyłem najpóźniej 40 osób. I zrobiłem centralne zgrupowanie. I z tych 40 już była taka selekcja, bym powiedział, do 30, 29, 28, 29, to tyle by było tych pokoi w tym internacie, gdzie oni zaczynają się uczyć, bo nie chodzą do szkoły przecież, nie chodzili do szkoły. Uczyć, są scentralizowani, to jest taki pierwszy ten, i na to środki, na ten pomysł, powiem szczerze, zorganizowaliśmy. I oni tam byli w tym internacie, mieli już lekcje w tym internacie i dwa treningi dziennie. O 7 rano było to upały i o 18, bo boiska były oświetlone. I powiem szczerze, że w tym programie doprowadziłem ich do under 17 i już przekazałem to następnemu trenerowi, a ostatnie pół roku no to właściwie spędziłem na tym, żeby oglądać przeciwników pierwszej drużyny do KAF-u, który jak wylosowano grupy. Także no, inna praca, ale jakaś przygoda. Ja mówię, w ogóle dzisiaj jak to wszystko analizuję, to ja już nawet tego okresu mówię, jak ty to wszystko przeżyłeś, jak ty to ogarnąłeś, malarię. Załamania, zamachy dwa. I to, no, to były tragedie. Pierwsza malaria, no to szpitale, nie? No to generalnie my mamy prawo już jako, my się nazywamy cywilizowani ludzie i ktoś ma inne wyobrażenie o Afryce, to powiem szczerze, że no mamy prawo żądać od naszej służby zdrowia coś lepszego jeszcze, czy najlepszego. No to tam nie ma nic żądań. Nie? Tam jest po prostu albo przetrwasz, albo umrzesz. Nie ma innego. Oczywiście są lekarze, są te takie szpitale, które gdzieś na korytarzach, te łóżka. No, wygląda to dla Europejczyka to wygląda to tragicznie. Nie, wyobrażenia nie mamy nawet. Ale pan trafił do szpitala chorując na pierwszej malarię. Pierwszej malarii trafiłem do normalnego szpitala. Do normalnego to znaczy i jak? I po jednej nocy powiedziałem, poprosiłem o spotkanie z prezydentem federacji, z panem generałem Sita Signare i przyjechał on razem z asystentami. Ja mówię, że chciałbym iść do, nawet zapłacę sam, ale chciałbym iść do lekarzy, bo już wiedziałem wcześniej od białych misjonarzy, że są kliniki przy ambasadzie amerykańskiej i przy ambasadzie francuskiej. A te ambasady były jak teraz koło, niedaleko mojego domu. Mhm. I on zorganizował to bardzo szybko, żebym się znalazł w klinice amerykański i tam oczywiście za rachunki, za wszystko, generał za to zapłacił i mnie tam doprowadzili po tej pierwszej. No druga to już wiedziałem objawy, co to jest i wiedziałem, kiedy mnie to łapie, bo to właśnie trzeba coś pierwszy raz przeżyć, żeby już wiedzieć, co się, z czym będziesz miał do czynienia. I całe szczęście, że ja nie pływałem w basenie, bo gdyby mnie to tam gdzieś złapało z omdleniem, no to też mnie nie ma. No jakiś tam jeszcze Bóg czuwał nade mną w tamtym kraju. No i to od razu mnie zawieźli do i to jest, bo to jest 4 dni wycięte, że nie masz prawa chodzić, nie masz nic, nie? I albo dostaniesz kroplówki i masz leki i masz opiekę, to przetrwasz i dlatego u nich, czy będzie koronawirus, czy będzie umieralność z innych, to tak czy inaczej to wszystko u nich się nazywa malaria. No te objawy gdzieś tam się u nas się też, to człowiek się tam dusi, nie, tylko to tam już nie może w ogóle chodzić, nic. Przy malarii. No to generalnie, no jak ci ludzie nie mają pieniędzy na leki lub nikt nie zareaguje bardzo szybko, tak? Jak na białego człowieka wtedy, który gdzieś tam sobie dał radę, bo to biały białemu pomógł na lądzie, czarny. No to ja widziałem, jak dzieci umierają. No, na własne oczy. Zresztą ja tam na osiedlu, tam gdzie ja mieszkałem, założyłem z takim pilotem, który latał na liniach lokalnych Burkina Faso, taką pomoc dla tych lokalnych dzieci, bo to był majętny już człowiek, bo to była klasa tak, gdzie się zarabiają. Oficerowie, ci, którzy tam latają na tych samolotach, to jest inna klasa.
To powiem szczerze, że my mieliśmy taką grupę ludzi, którym pomagaliśmy, gdzie jest 7 dzieci, gdzieś śpią, no nie mają, mają chatkę jakąś tam ceglaną i śpią razem, jak to nazwałem na początku, jak tworek mi powiedział, niech pan zobaczy, jak to wygląda, nie? No to z kozami tam śpią sobie na tym słońcu, zimą wcale, nocą wcale nie aż było tak gorąco, no i tam spali sobie na, w tym piaskach. No i naprawdę, jak matki nie było stać na coś, no to umierali to na ulicy. Talenci i piłkarze charakterowe. Nie trzeba żadnych treningów motorycznych. Nie trzeba żadnego trenera od przygotowania motorycznego. Ja byłem bardzo przeciwny, bo oczywiście jak oni te nacje się ciągnęli, to ja uważam tak. Oni mają wszystko w sobie już zrobione. Szybkość, wytrzymałość, skoczność. Oni mają genetycznie, jak dobrze dobierzesz człowieka selekcyjnie, to już zostaw. Oddaj mu piłkę i szkol go piłkarsko, tylko jeżeli chodzi o te. Bo te rzeczy motoryczne mają wrodzone. No i mówię jedną rzecz, kiedy jest największa tragedia tych chłopców? Kiedy z jakiegoś biednego kraju afrykańskiego wyjadą na zachód. Oni tak, rodzinie wszystkim pomogą, bo to tacy ludzie. On połowę pieniędzy, których zarobi, to będzie inwestował, żeby jego rodzina miała w tym osiedlu, czy tam w tym regionie, karterze lepiej niż inny, może żeby mieli na jedzenie i tak dalej. Ale charaktery wypaczają się tak samo, jak i niektórym naszym piłkarzom. Czyli coś, co osiągną, to za chwilę mogą to bardzo szybko. Nie są zdyscyplinowani taktycznie, nie? Czyli do 60 minuty nawet wielcy piłkarze, reprezentanci oglądają to na kafie. Czyli te reprezentanci, oni grają do pewnej minuty i kiedy widzą, że są menadżerowie i wynik, coś tam może się nie układać, kochają ten kraj, hymny, wszystko jest perfekt. Ale później już grają dla siebie, nie? Żeby się sprzedać, odejść do jakiegoś klubu francuskiego, belgijskiego, to jest ich kierunek marzeń, Hiszpania. No i dlatego też mówię, że widziałem zmieniającą się grupę, która przyjeżdżała na zgrupowania, która grała na przykład we Francji, czy grali w innych krajach zachodnich, to oni są już inni, oczywiście inni ludzie finansowo, ale też się zmieniali, grając coraz dłużej w tych klubach, to oni się też zmieniali charakterologicznie. Inne zgrupowania, nie? To nie jest to, co w Polsce dyscyplina, jakiś regulamin, 22 w pokojach, nie odwie. No, można i cygaro zapalić, można zagrać na pianinie, to zależy jaki trener i z jakiej nacji ich prowadzi. I dzisiaj zdyscyplinować na zgrupowaniu murzynków czy wielkich piłkarzy, bo to są wielkie reprezentacje, no to jest ciężko. Z drillem takim, który ja nie rozumiałem, że to tak może być, to powiem szczerze, że dla mnie to było coś takiego nowego, nie? Nie było regulaminu. Ale rozumiem, że bardzo ciekawe doświadczenie. Poznał pan mnóstwo ludzi i rozumiem, że... Ciągnie mnie, nie tylko to, że poznałem wielu przyjaciół i mogę ich zawsze... Przecież ja już byłem w Ouagadougou, jak już się tutaj nie pracuje, no trochę było więcej czasu, to przecież i odwiedziłem chyba z 2 razy Ouagadougou i co sam mogłem, przywiozłem dla tych naszej grupy, tych dzieci, którym się opiekowaliśmy. Już niektórych nie ma, co powiem z żalem, że jechałem z pewnymi tam prezentami i już mi powiedzieli, jak mnie wieźli na ten region, no to powiedzieli, że już ich nie ma, tych takich moich ulubionych chłopców, czyli zmarli. Mhm. No i na pewno tak wielka różnica między wszystkimi i serdeczność. Oni tam są muzułmanie, katolicy, różnego wyznania. No wie pan, no my powinniśmy jako Polacy, jako ludzie to się w ogóle uczyć tej solidarności, jak można o różnych poglądach, o różnych, gdzie to, wiary, to coś niesamowitego, jak oni potrafią być w tym wszystkim zjednoczeni. Oni nie ma takiego słowa jak zazdrość, tam nie ma słowa zawiść. To oni wiedzą, że oni się tak już urodzili, tu są generałowie i tu są ludzie, którzy mają pieniędzy i są wykształceni we Francji czy tam w Belgii. Nie ma, to jest bardzo klasa średnia, jest bardzo taka, bym powiedział, minimalna i jest bardzo dużo tych ludzi najbiedniejszych. I nie to, że oni się boją coś powiedzieć, nie szukają niepodległości, wolności słowa, prasy, oczywiście tam opozycjoniści jacyś są. Generalnie jak ja tam bywałem w domach piłkarzy, czy w domach moich znajomych, których później poznałem, to naprawdę przy jednym stole siedzą ludzie, którzy wierzą w innych bogów. No to jest u nich to niesamowicie najważniejsze. No i potrafią żyć, wspierać się, zakładać związki. Dla mnie to było pierwsza sprawa, no nie do pomyślenia. Nie? Jak przyjechałem z Afryki do Polski, ja zacząłem
U nas tą Afrykę, no to, to już nie wiem, kto jest murzynem, a kto jest białym, nie? Także w to się najlepiej nie mieszam. I jest mi z tym dobrze. Kończąc, no to powiem tak, ja jestem... Rzeczywistość ciężka tam była ogólnie, bo brzmi to naprawdę świetnie, ale rzeczywistość wcale jedynie nie była tak kolorowa. Pozytywy, nowa rzeczywistość, nowe doświadczenie trenerskie, które mi na pewno zaprocentuje, może jak już nie w życiu jakimś wielkim trenerskim, to na pewno w życiu, o. Chciałem powiedzieć, w życiu trenerskim to na pewno w życiu. No i to, że żyję w kraju, gdzie na pewno jest dużo do niedociągnięć i dużo do tych najlepszych krajów, no ale to jednak czujmy się tutaj faktycznie bezpiecznie, nie? To co ja tam widziałem i te zamachy i strzelanie. No przeżył pan dwa. Dwa zamachy i to tak samo właśnie największe skupisko, że ci ludzie nie wiadomo dlaczego idą zawsze pod ambasady, albo francuską, albo tam gdzieś szukać wsparcia, nie atakować tych ambasad, ale gdzieś tam idą, no bo oni protestują przeciwko swojej biedzie, tak? No to żołnierze się w ogóle nie ma żadnych takich... Życie ludzkie nie jest tak. Nie, o tak, to jest dobre słowo. Nie jest cenne. Białe, tam nie ma prześcieradeł, nie ma nic, idzie dwóch maszynków, przerzuca to ciało na drugą stronę. I na przykład tłumacz mój psychicznie nie wytrzymał i po prostu nie wytrzymał i poprosił mnie, że się zwalnia z tej funkcji i wyjechał. Ja zostałem i za jakieś tam dwa miesiące przeżyłem następny zamach. Ten zamach miał był innego charakteru, bo on zaatakował białych w kawiarni, do której ja miałem z trenerem bramkarzy pierwszej Włochem miałem iść. Włoską restaurację zaatakowali Malijczycy, którzy mieszkali w hotelu obok. Oni się przygotowywali i strzelali do białych ludzi, do czyś tam też byli czarni, bo była załoga przecież i strzelali o tak na tarasie. O tak. Czy gdyby pan tam był, jest no, wielkie prawdopodobieństwo, mnie, że... dobre wyniki piłki ręcznej i mężczyzn w tym czasie Mistrzostwa Świata. Ponieważ zostałem i powiedziałem, że przepraszam cię, ale Polacy grają tam o półfinał i internetowo oglądałem wynik tego i nie miałem ochoty jechać na drugi koniec, ale tam mieliśmy być o godzinie 19, a tam chyba o 19.30 no, rąbali tam ludzi tak z maszynowej broni. Ta kawiarnia takim symbolem została, tam często bywałem, bo to już jest tylko kwiatki i te znicze. Tam nie otworzyło się później. No, coś niesamowitego. Niesamowitego. Podróże to już jest następna rzecz. I ten wątek po prostu zostawił. No i jak masz nie siedzieć, a nikt tutaj, telefony jakieś się tam nie rozrywają, prawda, z propozycjami, bo to już nasz początek naszej rozmowy, a może to jest jakaś inna szkoła, a może to ten charakter nie taki, to uważam, że nie, że jeżeli ktoś będzie poważnie rozmawiał ze mną w polskiej piłce, to na pewno będę próbował zrobić wszystko, żeby się jakoś dogadać, a jak nie, no to wybieram inny kierunek, ale od Afryki trochę bym odpoczął i mi jak zdrowie pozwoli, wszystko sobie poukładam, przynajmniej tutaj te niedopowiedziane przez tyle lat sytuacje domowe i zawodowe, bo przecież człowieka w domu w ogóle nie było przez tyle lat, no to może inny kierunek, może azjatycki, bo tam się coś tam pojawia, ale najpierw to trzeba sprawdzić, zobaczyć i ten. To taka trochę rozumiem pana zapowiedź. No ja myślę, że prędzej czy później no, my będziemy na pewno utrzymywać jakiś kontakt. Tak. I ten, ja bym nie będę czekał na jakieś informacje. Zapeszyć, ale nie, no oczywiście. Nie ma konkretów, nie ma rozmowy. Nie będą konkrety, będzie rozmowa. Chodzi o to, że pan jeszcze zapowiada, że jeszcze bardzo chętnie i może wkrótce wróci na ławkę, a gdzie na świecie to się jeszcze okaże. Chciałbym domknąć trochę taką klamrą, może i to jest trudny temat, ale też widzowie pewnie nie darowaliby mi, gdybym o to nie zapytał, a zresztą sądzę, że pan jest o to męczony nie raz, ale no muszę o to dopytać, o tą kwestię związaną z aferą korupcyjną, bo też pan tutaj mówił i nie ukrywam, że o to zapytam. Jakby tam, jak pan patrzy teraz na to wszystko z perspektywy czasu, prawda, bo jednak trochę łatwiej to może ocenić różnych, że tak powiem, doczekał pan się jakichś tam swoich własnych wniosków, ale też na pana różne rzeczy mówiono, przedstawiano, tak? Czy to Piotr Dziurowicz, czy Szat Niedziela,
przedstawiali też swoje wersje. Nie znam w ogóle tego Dziurowicza. I generalnie, jak pan właśnie może tak sobie na chłodno ocenić, jak pan patrzy na to, czyli też mówił pan fryzjer obcinający pana na przykład na łyso. Skojarzenie faktów niesamowite. Kluby, w których powiedzmy no gdzieś tam te afery się pojawiały, też związane z korupcją, zawodnice i wiele różnych faktów, które gdzieś się łączą. Jakby pan spojrzał na to tak z boku, nie będąc sobą i spojrzał na to, co by pan o tym w ogóle pomyślał wszystkim? Spoglądając z boku, to bym powiedział tak, albo to jest jakiś wielki gangster, który wstrząsł polską piłką jako trener. Gdyby znał się trochę na piłce nożnej i traktował zawód i wiedział, na czym zawód trenera polega, to wiedziałby, że no, to jest niepojęte, żeby tego. Ale później aresztowania trenerów, tak, czy zatrzymywania trenerów, no, spowodowały to, że to faktycznie trenerzy też w tym uczestniczyli, bo ja na przykład sobie nie wyobrażałem takich rzeczy, ale później czy Darka zatrzymali, Wdowczyka, wszakie tam nazwiska, bym powiedział, czy prowadzili kluby ligowe. No to muszę powiedzieć tak, z punktu widzenia medialnego, no to bym powiedział, no kawał drania z tego Baniaka. I to jest może bandyta, który uczestniczył w tym wszystkim. Z perspektywy mnie i mojej rodziny zrobiono mi wielkie nieszczęście. Całe szczęście, że medialne. Skojarzono fakty, praca w Amice, Wronki, stanowisko pana Folbrychta, który zwalnia mnie po pół roku, prawda, samodzielnej pracy na pierwszym miejscu w tabeli. Tak się skończyła moja współpraca. Pana, którego w 2001 roku widzą na trybunach Lecha Poznań, gdzie pełni funkcję w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej, jak ja na to wpływ mam, czy miałem. Ale skojarzenie pomiędzy faktów i wyników i awansów przy całej tej otoczce, która była, no bo przecież nie powiem, no spowodowało to, że dziennikarze gdzieś mnie sobie tam wytypowali. Bo dzisiaj, gdybyśmy rozmawiali, prawda, tyle lat po tym, ja jakbym miał postawiony jeden zarzut, no to ja bym, to by pan to wyczytał, a przede wszystkim, jeżeli media tak strasznie gdzieś tam napierają, bo ja się lubiałem bronić i rozmawiałem z dziennikarzami od rana do wieczora, mówię, proszę bardzo, no i mówię, dlaczego prokuratura mnie, no to dobra, to niech prokuratura. To sobie wymyślili później jakiś świadek koronny. No jaki świadek koronny, to przecież licencji bym nie miał. No jakby ktoś z innej strony, jakie są dzisiaj uprawnienia, jakie trzeba zdobyć. My musimy co trzy lata wypełniać wniosek o niekaralności, o nieuczestniczeniu w korupcji, a twój podpis grozi ci 5-letnim aresztem, dlatego jakbyś skłamał. A dzisiaj przy tych wszystkich rzeczach można wszystko było, ja nie mam ani jednego zarzutu. Nigdy w życiu na nikogo nie zeznawałem, ani nie zeznawałem na swojej sprawie. Czyli mnie nikt nie wzywał, bo gdyby mieli no jakieś podstawy, to by na pewno przynajmniej wezwali do wyjaśnienia pewnych spraw. I wie pan, jest mi bardzo ciężko, bo mi trochę załatwiono życia, to mi załatwiono trochę rodzinę, to mi załatwiono dzisiaj się tłumaczą, ci, co coś tam mają za palcami, ja się po prostu nie będę tłumaczył, bo nie masz czego. Awanse robiłem na ławce tak, jak zrobiłem, opłaciłem to ogromnymi ubytkami zdrowia. I rozmawiam z piłkarzami, którzy grali w moich zespołach i którzy byli zatrzymani. Oni mi mówią, o jakie mecze byli zatrzymani, że trener, przecież trener o tym nie wiedział. U mnie zasada panowała, żeby ktoś coś zrobił, to ja bym to rozszczepał, czy sam poszedł gdzieś tam na policję. Tego nie było do pomyślenia u mnie. Ale generalnie, jeżeli tak to wyszło medialnie, no to wie pan, ja się mam prawo trochę czuć oszukany. Bo wie pan, jeżeli jeden z prezesów klubu mówi, no tak, ale on był, ale co on był? Ty znasz Bogusława Baniaka, panie prezesie, to pan weźmie pana Bogusława Baniaka i porozmawia z nim u ciebie, niech pan się dowie u tym, czy on coś gdzieś tam był, coś zeznawał, czy współpracował. No przecież same bzdury, wie pan, ja z tym nie mogę żyć. Dlatego nie ucieczka do Afryki, tam po prostu nawet w tym stresie i w tym, odpocząłem od tych wariatów, bo to jest wariat. A przypuszczenia, a może, ja się teraz jak patrzę na tych polityków, oglądając trochę polską telewizję, to ja wiem jedną rzecz, jeden powie na drugą, no tutaj jakieś kasety, no to może to są dowody, tak? Ale ja się czuję nieraz, patrzę na tych ludzi, mi przeżyjesz chłopie, o, przeżyjesz nie rok, jeszcze na tym stanę, przeżyjesz 5 lat na gonki, jak dziennikarze raz cię dorwą, to cię już mogą... Czy ja mam pretensje do dziennikarzy, których znam, którzy sobie wymyślili, że dziennikarze z Wrocławia, którzy tam sobie kojarzyli fakty, nie? Jakieś kojarzyli, bez żadnych... Wszyscy dzwonią do mnie ci ludzie, bo my się zrobiliśmy kolegami, koleżankami, bo była jeszcze taka pani, która mnie atakowała.
I ona mówi, tylko co ja mogę panu powiedzieć? Przepraszam. No co ona może mi powiedzieć? Przepraszam. Ale jak mówi ktoś przeprasza, to nie wie, ile moja rodzina przeżyła, że dzieci do Anglii wyjechały. Uciekać musieli, jak mają swoją pogoń dzisiaj w Ekstraklasie na drugim miejscu. No kompletna bzdura, nie, którą ja przeżyłem. I to jest największa porażka w moim życiu, bo uważam, że ta kariera jeszcze inaczej by się potoczyła. Bo ja na pewno bym powalczył o najlepsze zespoły i żebym nie odjechał, nie? Ale na morze i nawet i o coś wyżej. To znaczy, a niech pan zobaczy, jak są jedni traktowani. U mnie nie ma żadnego zarzutu. Przecież pan, robiąc ze mną program, pan sobie może się umówić z ówczesnymi jakimiś tam, nie wiem, policjantami, prokuratorami. Ja rozmawiałem, jeżeli panu mogę zdradzić, znaczy to zdradzić, w sensie, no może pan widział bądź nie widział, z Dominikiem Pankiem, który jest autorem bloga Piłkarska Mafia. Tego pana, on tam też tam jakieś pisał podejrzenia. On, tak, że tak. Ale powiem, czy pan jakby wiedział, tak? Dominik tylko i wyłącznie jest osobą, która jakby zbiera wszystkie informacje i przedstawia fakty, które się wydarzyły. On nigdy niczego nikomu nie zarzucał, jedynie zbiera fakty. Ale to by fakty, był, nie? Panie redaktorze, ale to by był fakt. Tak, ale on nie zarzuca, medialnej. Panu nie zarzuca, on tylko po prostu łączy fakty wszystkie w jedną całość i pokazuje, jak jest. Ale dzisiaj te fakty... Tam się nie pojawił ani jeden artykuł na pana, że pan ma zarzuty czy cokolwiek. No właśnie, bo to by było napisane w meczu takim i takim, obiecał sędziemu, obiecał nawet, bo to jest tak zwane podżeganie, bo to też jest w korupcji podżeganie. Tam łączono tylko pana nazwisko z kilkoma sytuacjami, gdzie gdzieś było łączenie między panem a kimś. I tylko i wyłącznie to. Nie było jakby, więcej nic nie ma, co by było faktem, tak jak pan mówi. Pan nie? Sobie wyobraża, wie pan, jakie ja mam szczęście w tym wszystkim, tym całym wariactwie, że ja w klubach, w których byłem, to się dużo też bali mnie, nie? No po prostu się mnie bali, dlatego że ja pewne rzeczy tak stawiałem sprawę na ostrzu noża dyscypliny i pewnych rzeczy, że jak prezes coś kombinował, czy ludzie prezesa kombinowali, to ja miałem się pierwszy nie dowiedzieć. Bo ja czytam zeznania przecież tam w niektórych tych już takich jawnych aktach, tak? To mi się po prostu bali się konsekwencji pana. Po prostu reakcji mówię. No reakcji, a niech pan mi powie to dwie kwestie. Z czego wynikają to, że takie dwie osoby jak właśnie ten Dziurowicz czy Niedziela, którego spowiedź, że tak powiem, on napisał wyniki o swoim książkę. Co spowodowało, że oni na pana w taki sposób zeznali, a nie inny? A co Niedziela, bo ja nawet nie wiem. Znaczy on opisywał, że pan był nie wiem, czy to teraz dobrze ujmę, jakimś tam zaraz po fryzjerze równie dobrze mógłby pan, że tak powiem, rządzić tą całą sprawą, no, tą machiną, ale no nieważne, te dwie osoby jakby panu tak mocno wie. Zarzuciły i dlatego tak zastanawiam się, co oni do pana musieli mieć. Pana Dziurowicza w ogóle nie znam. To syn. Sytuacja, pan Dziurowicz działał w latach 2000, chyba tam 2 czy 2001, jak ja prowadziłem Lecha Poznań, dwa razy go czapnąłem Lechem, te mecze chyba wygrałem w Pucharze Ligi. Nie znam w ogóle tego młodego, bo to wtedy ten młody Dziurowicz. Tak, młody, cały czas mówimy o młodym. Bo ojca to znał. Bo to jego zeznania też jakby otworzyły całą puszkę Pandory. No tak, on w tym zeznaniu powiedział, że Baniak tu już samodzielnie może pewne rzeczy zrobić. No właśnie, nic więcej nie załatwił, nic nie powiedział. Nie powiedział o jakimś... Chyba ja nie znam Anna Dziurowicza, nie wiem, co on słyszał, tak? On mógł tak też się słyszeć i tam bardziej pan Brzozowski włożył mu w usta, niż pan Dziurowicz, bo w ogóle nie mieliśmy nawet kontaktu w dużej rywalizacji z sobą. No a ja nigdy nie pracowałem przecież u pana Dziurowicza, no to co on może słyszałem, że pan Baniak, no to takie bzdury to faktycznie można opowiadać, nie? A nie rozmawiałem, nawet nie wyjaśniałem z tym panem tej sytuacji, bo nie widziałem potrzeby. Natomiast pracowałem z panem Niedzielą, który został prezesem Odry Opole i powiedziałem mu o mechanizmie, który działa w polskiej piłce. Bo byłem trenerem, bo sprawa uczestnictwa, a wiedzy mojej, no to są dwie różne sprawy. Ja wiedziałem, na czym się to kręci, jaki mecz sędzia, co ja nie widzę, jak sędzia mnie kręci, nie było warów, nie było, lub że sędzia mi pomaga, to ja tego nie widziałem, ale ja z tym sędzią się nigdy w życiu nic nie rozmawiałem. No to jeżeli wy działacze, czyli panie Niedzielę, jeżeli pan coś załatwiał, sędzia pana zrobił w trąbę, to niech pan nie ma pretensji do wszystkich innych, tylko do siebie, że ktoś zrobił pana w trąbę, ale nie trener. Ale mechanizm, mówię, tłumaczyłem. Mówię, słuchaj, Rysiek,
Aha, już nie będąc trenerem Lecha. Naprawdę, no dzieją się dantejskie rzeczy, że se typują, kto ma awansować, kto ma spaść, kto ma tam zająć puchary i to są grupy, które mają wpływy na sędziów i tak dalej. Ale czy ja z panem Niedzielą gdzieś pojechałem pojechałem do sędziego, czy z panem, no to bzdura. A nie myślał pan o tym? Ale ja to tak nawet nie wiedziałem, że Niedziela, poważnie teraz rozmawiamy? Tak, no poważnie, wie pan co, ja po prostu przygotowując się czytałem różne te artykuły i tam padły jakieś zarzuty wobec pana. Powiedziałem Niedzieli, że będzie mu ciężko awansować, dlatego że to są niektóre mechanizmy, a ty dopiero jesteś w piłce bardzo krótko, no to byś musiał naprawdę sobie zrobić pewne rzeczy. Ja mu powiedziałem też o brudach, że tu sędziowie kręcą mecze, że są piłkarze nierzetelni. Ale bez nazwisk, bez niczego, bo ja to przeżywałem. Ale jak pan może przyjść do piłkarza, przegrywasz mecz 4-0 na wyjeździe i widzisz, co się dzieje na boisku i ci sami piłkarze. No ale niech pan mi powie w tamtych czasach udowodnić piłkarzowi i powiedzieć mu w oczy, sprzedałeś mecz. No to przecież nie jesteś jutro trenerem. No, ja pan mnie wyzywał od złodziei. A dziennikarz mógł mnie wyzwać, tak? Czy tam podejrzewać. No, tu mi brakuje takiej logiki. Ale ja to przyjąłem na klatkę, ja to wziąłem, bo ja panu powiem, że czy Darek Wdowczyk, czy Michniewicz mają się lepiej czuć ode mnie? Na pewno nie, bo oni byli prawie, że no Czesiek może trochę mniej. No, Wdowczyk generalnie poniósł konsekwencje, bo dostał jakby zarzuty, ale znowu Czesław Michniewicz trochę przeżywa podobną sytuację do pana. No, ale to ja mogę, no tak, ale prowadzić zespół reprezentacji Polski, tak? No. To już pomijam kwestię, kto co robi obecnie. Ja mówię tylko, że ma podobną, czyli ponosi konsekwencje nie mając żadnego zarzutu. Tak jest. I pan ma tą samą sytuację. No i dlatego, że wykonał ktoś tam 700 telefonów. Nie, u mnie nie było żadnych telefonów. U pana nie ma. U pana Czesława Michniewicza jeszcze jest to bardziej nakręcone przez te 700 telefonów, co no brzmi bardzo już w ogóle. Ale kiedy znowu pan Michniewicz był trenerem chyba Amiki Wronki czy Lech, już się pamiętam, no to przecież musiał znać prędzej czy później człowieka, który mu przedstawiono jakoś tam wiceszefa Związku Wielkopolskiego, no przecież Czesiek grał w Amice Wronki. No to przecież musiał znać. Ale znajomość kogoś, czy jak znasz, jest twoim sąsiadem jest gangster, to znaczy ty masz ponosić tego konsekwencje, jeżeli z tym gangsterem nie ukradłeś, nie zrobiłeś nic złego. I to jest najgorsze, nie? Czesiek się jeszcze wybronił wynikiem, elokwencją, układami z dziennikarzami, które szybko odbudowywał, prawda? I jeszcze mu nikt nie zabronił prowadzić reprezentacji. A pytam, a dlaczego by mieli nie prowadzić Pogoni Szczecin, czy nie miał prawa prowadzić reprezentacji? Jak on się czuje tak samo jak ja, niczym Bogu ducha. Ale panowie na pewno wiedzieliście. No wiedzieliśmy, ale to dotyczyło również porażek. To też wiedzieliśmy. No dobra, a to właśnie będąc przy tym... Nie myślał pan, czy podejrzewaliśmy, tak? Podejrzewaliście, czy wiedzieliście, bo to są dwie różne rzeczy, bo podejrzenie, a wiedza, bo z wiedzą trzeba było jechać i powiedzieć, że no, widziałem... Ale to tak, to w takim momencie, wie pan, do czego by doszło do takiego absurdu, że ja na przykład podejrzewałem, że ten mecz, ten sędzia gwiże przeciwko mnie lub na przykład nie pomaga. To jest moja wizja. Czy pan uważał, że ja poszedłem do pana prezesa i powiedziałem, panie prezesie, załatwiał pan tego sędziego, bo on tak dzisiaj nam trochę był przychylny. No to jeszcze jak prezes wypił i skacza i się cieszył, co on może załatwić, to by powiedział może i tak. Ale ja z takim pytaniem nie szedłem. Bo byli jeszcze prezesi, kto jest lepszy od drugiego, tak? Czy tam wygra Dżymała z panem Ptakiem, czy pan Ptak panem Dżymałą? I się dopiero zrobił kabaret, nie? Dzisiaj czytamy tam u pańskiego kolegi, że tam jakieś sumy padały 3000 za mecz, 3000. I tam kurwa ludzie mówili o 30 tysięcy za mecz, 40 tysiącach za mecz dla pana sędziego, nie? Piłkarze, relacja piłkarzy. No nie pan sobie wyobrazi, że piłkarze mi mówią, trener się dzisiaj nie martwił, bo mecz jest załatwiony. Przecież ja bym dostał tam kota razem z nimi, albo by nie. Ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, żeby pan by ich tam pozamiatał, nie? Bo nieraz miałem takie zespoły, że naprawdę nie trzeba, no co trzeba było Lechowi wtedy, jak zaczął grać i tak dalej. Bo jeszcze jest jedna podstawowa rzecz, na którą ja panu chciałem zwrócić uwagę. Fenomen nieraz ludzi tak zwanych pośredników polega na tym, tak jak w handlu normalnie, polega na tym, że do jednego się dzwoni i mówi, ty słuchaj, ten drugi to daje tyle i tyle, a ty mówi, ten tyle i daje, to ja daję tyle i tyle. No i jest jakiś tam X arbiter, który może nawet nic nie wiedzieć i on sobie normalnie gwizdał to spotkanie. Normalnie lub dostał tu i tu, ale on gwizdże normalnie my. Jeszcze do tego wszystkiego trzeba było trenować zespół,
zespół, który musiał zapierdzielać i musiał strzelić tą jedną bramkę więcej, bo tam nikt nie włożył ten. Dzisiejsze wary, to uważa pan, że rozstrzygnęły całą sprawę? Wie pan, co się zniszczyło? Jedna rzecz, że dzisiaj trener może spokojnie siedzieć na ławce i wie, bo i też dzisiaj sędzia nas krzywdził, proszę odsunąć tego sędziego, tutaj za kartki, już Legia Warszawa pisze na jakiegoś sędziego, tak? Czyli to tam gdzieś znowu w człowiekowi drzemie, ale dzisiaj trenerzy oglądają, czy prowadzą zespoły spokojnie. Nie patrzą na swoich piłkarzy jako na potencjalnych ludzi, którzy ci sprzedadzą mecz, a ty jako trener tą porażkę musisz jeszcze powiedzieć, że źle trenowałeś ten zespół. To nie możesz nic powiedzieć, kiedy zespół twój nie dostaje pieniądze, czy nie ma wypłaty piłkarz i on jeszcze miał prawo, albo ja miałem prawo wziąć pieniądze od tamtego zespołu, ponieważ wy nie płacicie. No to do takiej sytuacji ja nigdy nie doprowadziłem, bo ja bym nie mógł być trenerem przez 3 dni. Gdybym ja dochodził, aha, wy nie dostajecie pieniędzy, to mieliście prawo, jak? No ja nie, niech pan sobie wyobrazi, jak nawet to ująć. No to staje się z nimi kolegami. Czyli rozmawiałem w pierwszej wersji, że u mnie nie było żadnego kolesiostwa, między, nawet jak nie byłem dużo starszy od piłkarzy ligowych, to kolesiostwa u mnie nie było. Kolesiostwa, czyli to ty chcesz mieć dyscyplinę, a wchodzisz na takie ścieżki. Proszę pana, ja panu powiem, że a rezerwowi piłkarze, a jakieś zrzutki w szatni, no to wyobraża pan sobie, że ja robię zrzutkę, ale jest ktoś tam 14, musi dać, gdzieś tam taki zespół był, że gdzieś tam się zrzucali na następnego sędziego, czy na następną kolejkę, tam się ktoś zbierał pieniądze. No chyba u Darka i u Woźnego. No to niech pan sobie da, no to przecież prędzej czy później musi pęknąć układ, kto gra w rezerwie i ma pretensje do trenera. I przychodzi do domu, a żona mówi, a tamta to ma kozaki lepsze, nie? Albo on sobie kupił nowy samochód, a ty znowu jeździsz tym rzękiem. No to ona już jest zdenerwowana, że tamci lepiej, bo sytuacja jest taka, że ty nie grasz, a musisz coś dawać jeszcze, nie? Nie przeszło. Panie trenerze, chciałem to wszystko się dowiedzieć. Szkoda, że tak zakończyliśmy, się zdenerwowałem, ale to nie ma sprawy. Nie, ja też może mogłem poruszyć i zostawić ten temat w innym momencie, ale bardzo, bardzo fajnie, bo nie ukrywam, że chciałem, żeby pan to powiedział szczerze i tak jak pan uważa. Są trenerzy, którzy mówią, proszę o inny zestaw pytań, tak? Ale to nie jest w porządku. To we mnie drzemie i gdyby dzisiaj nie było takiej jawności, nie? Żeby nie było to, że pan przygotowując się ze mną do rozmowy, to by pan wiedział. Proszę pana, ale tutaj mają to i to, że w takim i w takim meczu. No to przecież pan by to już raz, żeby to wyszło. Nie, no to... To dwa pan by o tym wiedział, tak? I zadał mi to pytanie. Ja bym się wtedy główkował, co było tam paręnaście lat temu. Ja nie przyjeżdżam do pana ze swoją opinią. Ja pytam pana o to, żeby pan mi to potwierdził. Widzowie ocenią sobie to według własnych oczywiście sumienia. Pan ma swoje i każdy ma swoje, uważam, że ale fakty też przemawiają za tym, że pan nie ma żadnego zarzutu i to jest fakt najważniejszy. Ale zabrano mi serce i rodzinę i zabrano mi kupę lat i tu, że dzisiaj może myśleć o zakończeniu kariery albo jechać do Afryki czy do Azji, bo może się tam nadaje dla jakiegoś kibica czy tego, chociaż szanuję kibiców każdego, tego, który mnie kocha, lubi, który na mnie krzyczy, wyzywa czy rzuca pieniędzmi, bo takie też mecze przeżyłem. Tak? Wszystko jest dla mnie zrozumiałe. Panie Bogusławie, kończymy jak kończymy, ale szczerze przynajmniej i to najważniejsze, emocjonująco to u pana normalne, bo emocje zawsze były u pana na ławce. Mówią, że ci, co się denerwują, to mają coś za pazurami. A ja się denerwuję, dlatego nie, że... To są, wie pan, ja też rozumiem jakby poruszanie tematów, które są dosyć trudne, to też jest normalne, tak? Wie pan co? Tak, ja sobie wyjdę na chwilę z kadru, może trochę nieprofesjonalnie, ale nie wziąłem piłki, na której pan by mi się podpisał. Jeżeli pan ma ochotę powiedzieć dwa słowa do widzów i się jakoś miło pożegnać, to też proszę tutaj ładnie do kamery, a ja zaraz przychodzę. No ja powiem, że ostatni ten fragment, to proszę mi wybaczyć, tam lekkie zdenerwowanie, ale wszystkich kibiców tych klubów, które prowadziłem, a było ich sporo i tych którzy się cieszyli, że ja pracowałem w takich klubach, to chciałem serdecznie pozdrowić i życząc w tym okresie przede wszystkim wam wszystkim zdrowia, wszystkich piłkarzy chciałem tym wywiadem czy tą rozmową pozdrowić, z którymi miałem do czynienia, czy grali przeciwko. Czy razem z nimi jakieś triumfy osiągałem, czy porażki, no to muszę bo to był kawałek mojego życia i prawdopodobnie większość z was wszystkich pamiętam. No i prezesów oczywiście, których też tutaj był wątek poruszany, czy popełnili błędy, czy nie błędy, zatrudniając mnie, to już niech życie i historia oceni.
ale również tym wszystkim prezesom, którzy są czynni i nieczynni, to również życzę zdrowia, żeby wam się wszystkim tam powodziło i żebyście wygrali następny mecz. Tych, którzy do sumienia i trochę zniszczyli mi życia, nie mając racji, no to też im życzę, bo najlepszego, a sami wiedzą, jak to się odbyło i jak można człowieka porąbać i potrzaskać, a później przeprosić. No to trochę przeprosiny, bym powiedział, są za późno. No ale przede wszystkim chciałem tą całą rzeszę tych ludzi, którzy obecnie z nowego kibica, żeby nigdy w życiu nie rozmawiali na ten temat. Tych, mówię, nowej generacji trenerów, kibiców czy zawodników, żeby nie musieli o tym rozmawiać, tak? Rozmawiać o taktyce, rozmawiać o strategii gry. My futbol wygrał i rozmawiali o futbolu. Dokładnie. I to tego wam życzę. I to idziemy w dobrym kierunku i myślę, że to ta Polska się rozwinie. No i ostatnia rzecz, że jak nie musicie, to nie jedźcie zwiedzać świat, tylko jak musicie, to jedźcie do pracy, a zobaczycie też coś, co się jest wam niewyobrażalne, nawet na naszym rynku polskim, europejskim, bo to zobaczycie inny świat, ale życzę wam, żebyście też trochę też w tej piłce przeżyli to, co ja, i nie tylko w piłce, tylko w życiu, bo to wtedy jest trochę życie barwniejsze od tych dobrych chwil, bo piłka daje to, że daje dobre chwili, daje zwątpienie, nawet daje możliwości takie o myśleniu o samobójstwie, ale to wszystko trzeba przeżyć, żeby to fajnie się rano obudzić, powiedzieć, jednak trochę w tym wszystkim przeżyłem. I gnoju, i fajnych rzeczy, i wspaniałych ludzi, którzy są prezydentami miasta, grali w piłkę. To tak generalnie, ktoś tam dobrze powiedział, to Tomek zawsze mówi, że to jest tam truskawka na torcie. Ja powiem szczerze, dla mnie ten tort naprawdę był zjadliwy i myślę, że to nie jest ostatni mój wywiad i się bym nie chciał żegnać, bo to jest nie ma co się żegnać. I spotkamy się jeszcze parę razy. Podpisik poproszę, ja się żegnam z widzami i już. Słuchajcie, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Wywiad bardzo obszerny, ale ja w ogóle myślę, że z panem trenerem to byśmy mogli z 5 odcinków nagrać i byśmy się tutaj pewnie nagadali. Jeżeli wam się podobało, oczywiście łapki w górę, zapraszam do innych wywiadów. Jeżeli chcecie śledzić poczynania trenera, to zapraszamy na Twittera, bo na Twitterze tam aktywność jakaś jest. No może ona będzie bardziej taka szybsza, ale na razie to chciałbym to wszystko sobie tak mówię poukładać i zrobić, ale przez pańską stację i myślę, że i dziennikarzy tutaj, z którymi współpracuję, to na pewno się dowiecie o moich najbliższych planach, ale to może troszeczkę, jak to wszystko będzie realne. Jak będzie realne. Bardzo dziękuję jeszcze raz za fajną rozmowę. Trzymajcie się. Na razie.